Pytania. Każdy z nas ma takie pytanie, na które poszukuje odpowiedzi. Witam, nazywam się Eryk. Podczas tego seminarium dr Howind wybierze często zadawane pytania i postara się na nie jak najlepiej odpowiedzieć. Dr Howind omówi wiele tematów, takich jak przejście przez Morze Czerwone, człowiek pierwotny, czym jest datowanie radiowęglowe. Czy Biblia naprawdę zawiera sprzeczności? Przekonajcie się sami, oglądając to seminarium zatytułowane Pytania i Odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi. Dziękuję Wam za przybycie. Nazywam się Kent Howind. Przez 15 lat wykładałem nauki ścisłe w szkole średniej, a teraz poprowadzę siódmą część seminarium zatytułowaną Pytania i odpowiedzi. Skoro dotarliście aż do tej części, zakładam, że widzieliście sześć poprzednich, ponieważ dziś będziemy mówić o nowych zagadnieniach. Wykładałem nauki ścisłe przez 15 lat i omawiam tematy związane ze stworzeniem, ewolucją oraz dinozaurami. Zajmuję stanowisko, że Biblia jest prawdziwa oraz precyzyjna w każdym szczególe w sensie naukowym, a teoria ewolucji nauczana w szkołach jest najgłupszą i najbardziej niebezpieczną religią, jaka kiedykolwiek istniała na Ziemi. Odpowiemy na wiele pytań, jakie ludzie mi zadają podczas sesji pytań i odpowiedzi. Zawsze staram się nauczać mniej więcej przez godzinę, a potem odpowiadam na zadane pytania. Na przestrzeni ostatnich 17 lat spotkałem się z większością pojawiających się pytań. Odniesiemy się do takich tematów jak: dlaczego widzimy gwiazdy oddalone miliardy lat świetlnych stąd? Czy znaleziono jakieś nowe kości dinozaura, które jeszcze nie skamieniały? Dlaczego znaleziono tak niewiele kości człowieka? Czy Biblia zawiera jakieś szyfry? Dlaczego używasz Biblii Króla Jakuba? Czy Biblia zawiera sprzeczności? A co z innymi religiami? Czy one mogą być prawdziwe? A co z globalnym ociepleniem? Skąd wzięły się rasy? Będziemy omawiać cały wachlarz tematów tak szybko, jak tylko zdołamy. Więcej informacji dotyczących wszystkich powyższych tematów znajdziecie w naszych wykładach. Prowadziliśmy wykłady CSS 101, całą serię 100, 101, 102, 103, 104. Możecie je zamówić. Tam omawiamy te tematy o wiele bardziej szczegółowo, a seria wykładów 200 jest nawet jeszcze bardziej szczegółowa. Jeśli nie otrzymacie wystarczająco dużo informacji lub jeśli nie odpowiem na Wasze pytania, możecie zadzwonić do naszego programu radiowego. Obecnie codziennie od 16.30 do 18.00, być może kiedyś zmienimy porę, ale obecnie jest to od 16.30 do 18.00 czasu środkowego, od poniedziałku do piątku. Gdy nie podróżuję, występuję na żywo w internecie, drdino.com lub truthradio.com. Możecie wziąć udział w naszych wykładach i zadać tam ważne pytania. Omawiamy znacznie więcej materiału. Wszystkie slajdy, których używam podczas swoich seminariów, obecnie jest ich blisko 7000, można ściągnąć z mojej strony internetowej, drdino.com. Możecie też zamówić DVD lub CD z wszystkimi slajdami. Niektóre ze slajdów są wyróżnione gwiazdką. Oznacza to, że zawierają one dodatkowy komentarz. Ze względu na czas muszę pominąć wiele rzeczy, ale mam nadzieję, że będę w stanie odpowiedzieć przynajmniej na część Waszych pytań. Biblia w Księdze Kaznodziei Salomona mówi: zwróciłem swoją uwagę na poznanie, badanie i szukanie mądrości i właściwego sądu. Uważam, że jest to mądra rada, zwłaszcza dla chrześcijan. Bądź gotów udzielić odpowiedzi każdemu człowiekowi, który prosi Cię o uzasadnienie. Sądzę, że bylibyśmy bardziej efektywni w zdobywaniu dusz i bardziej efektywni w Bożym Królestwie, gdybyśmy wiedzieli więcej i byli w stanie udzielać odpowiedzi. Taki jest właśnie cel naszych seminariów. Jest to wyposażanie ludzi w prawdę, aby mogli udzielać odpowiedzi. Pierwszy list Piotra, rozdział 3 mówi: lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei. Mamy nadzieję, że to szkolenie wyposaży was w odpowiedzi, których potrzebujecie. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 2 mówi: ucz się pilnie, abyś mógł okazać się przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Powinniśmy się uczyć nie tylko po to, aby być w stanie udzielać odpowiedzi innym, ale też po to, aby Bóg był z nas zadowolony. To jest cel uczenia się. Boże, jesteś szczęśliwy? Jedno z pytań, które jest mi zadawane na uniwersytetach, brzmi: hej Howind, czy ty jesteś jedyną osobą, która wierzy w stworzenie? Czyż wszyscy naukowcy nie wierzą w ewolucję? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie mam pojęcia, dlaczego ludzie w ogóle zadają mi takie pytanie. Po pierwsze, nie wszyscy naukowcy wierzą w ewolucję. Tysiące z nich są kreacjonistami. Na przykład dr Russell Humphreys pracował przez wiele lat w laboratoriach Sandin National.
Na stronie internetowej Answer Syngenesis jest o nim dobry artykuł. Istnieje lista 180-200 współczesnych naukowców, którzy wierzą w młody wiek Ziemi i stworzenie świata w ciągu 6 dni. Dr. Humphreys powiedział, używając prostej metody statystycznej, z pewną ostrożnością oszacowałbym, że w samych Stanach Zjednoczonych jest około 10 tysięcy aktywnych naukowców, otwarcie mówiących o sześciodniowym dziele stworzenia, które miało miejsce wcale nie tak dawno temu. Po pierwsze, nie jest prawdą, że wszyscy naukowcy wierzą w ewolucję. Po drugie, nawet gdyby tak było, nie jest to żaden dowód na to, czy coś jest prawdą, czy nie. Nie ma znaczenia, w co wierzy większość. Większość ma za sobą całą historię pomyłek. Kiedyś uczono, że wszystkie planety krążą wokół Ziemi. Większość myliła się, chociaż wierzcie w to bądź nie, wciąż jest kilku geocentrystów, którzy nauczają, że Ziemia jest w centrum, a wszystko krąży wokół niej. Mam kilka książek na ten temat. Jeśli chcecie, możecie je przeczytać. Przyjrzałem się tematowi, ale go nie kupuję. Myślę, że oni się mylą. Uważam, że Słońce jest w centrum. Był czas, kiedy nauczano, że duże kamienie spadają szybciej niż małe. Nauczano tak przez 2000 lat i mylono się. Większość może się mylić. Uczono doktryny związanej z płynem organicznym. Jeśli jesteś chory, oznacza to, że masz złą krew, upuść krwi, a poczujesz się lepiej. Tak umarł George Washington. Oni się mylili, w tym przypadku śmiertelnie. W Ewangelii Jana, rozdziale 7, jest napisane, wielu więc z tych ludzi, słysząc te słowa, mówiło, to jest prawdziwie ten prorok, a inni mówili, to jest Chrystus. Lecz niektórzy mówili, czyż Chrystus przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z potomstwa Dawida i z miasteczka Betlejem, gdzie mieszkał Dawid? Zwróćcie uwagę na to, o czym mówi ten fragment. Ludzie spierali się o to, czy Jezus był naprawdę Chrystusem. Niektórzy z nich mówili, Chrystus nie pochodzi z Galilei, a Jezus przecież z niej przybył. Problem polegał na błędnym zrozumieniu. Oni sądzili, że Jezus pochodził z Galilei. Gdzie się urodził Jezus? W Betlejem. Zatem oni roztrząsali nie ten problem, co trzeba. Kłócili się o niewłaściwy temat. Ewangelia Jana 7,43 mówi, i tak z jego powodu nastąpił rozłam wśród ludu i niektórzy z nich chcieli go schwytać. Chcieli go zabić. Ze względu na to, że odnieśli błędne wrażenie, pomyśleli, ten Jezus chodzi i naucza, musimy zamknąć mu usta. Już na samym początku oni odnieśli błędne wrażenie i to doprowadziło do niewłaściwego zrozumienia. Niektórzy uważają, że kreacjoniści tacy jak ja wyrządzają krzywdę systemowi edukacji. Nie, to my jesteśmy właściwymi ludźmi. My próbujemy naprawić problem, próbujemy go rozwiązać. Wers 45 Ewangelii Jana mówi, wtedy słudzy wrócili do naczelnych kapłanów i do faryzeuszy, którzy ich zapytali, dlaczego go nie przeprowadziliście. A teraz klasyka. Zauważcie, że arcykapłani wysłali swoich opryszków, żeby przeprowadzili Jezusa. Jezus odpowiedział na ich pytania, a oni wrócili i powiedzieli, nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. A potem faryzeusze powiedzieli, cóż, powinniście byli zapytać go o to. Mnie coś takiego ciągle się przydarza. Nawet 3 dni temu na Uniwersytecie Michigan zawsze znajdzie się jakiś profesor, który mówi tak. Ogłosili, że Howind przyjeżdża na uniwersytet, żeby przemawiać na Uniwersytecie w północnym Michigan. Albo tydzień wcześniej, kiedy byłem w Wisconsin, w Milwaukee. 100 profesorów z Milwaukee odmówiło wzięcia udziału w debacie ze mną. 80 profesorów w północnym Michigan odmówiło wzięcia udziału w debacie ze mną. Do tej pory już około 4000 profesorów odmówiło debatowania na temat ewolucji. Oni się nawet nie pojawiają na moich wykładach. Wysyłają swoich studentów i mówią, zapytaj go o to i jeszcze o tamto. Student wraca i mówi, profesorze, on odpowiedział na wszystkie moje pytania, a profesor na to, ty idioto, powinieneś był go zapytać o to i o to. Cóż, profesorze, ty tchórzu, dlaczego sam nie przyszedłeś? Dlaczego to ty nie zadałeś tych pytań? Profesorowie robią dokładnie to samo, co robili faryzeusze. Wysyłają swoich studentów, żeby spróbowali złapać kreacjonistów w pułapkę. Sami nie przyjdą. A kiedy to nie działa, próbują użyć prawa, aby ich uciszyć. Wydajmy prawo, które mówi, że nie można nauczać o stworzeniu. Albo jeśli ktoś będzie próbował nauczać o stworzeniu, wyrzucimy go z pracy. Wyślemy go daleko stąd. Wers 47. I odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy jesteście zwiedzeni? Tłumaczenie Howinda. Głupi jesteście? Jak temu człowiekowi udało się was zwieść? A później pojawia się klasyczne pytanie, które zawsze się pojawia. Czy ktoś z przełożonych albo z faryzeuszy uwierzył w niego? Tłumaczenie. Nikt z naukowców nie wierzy w teorię stworzenia, dlatego teoria ewolucji musi być prawdziwa. A teraz zastanówcie się nad tą logiką.
Większość w to wierzy, dlatego jest to prawda. To jest niedorzeczne. Po pierwsze, to nieprawda, że większość w to wierzy. Po drugie, nie tak to się stwierdza. A potem oni powiedzieli, a to pospólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte. Tłumaczenie Howinda. My mamy wiedzę, wy jej nie macie. My mamy stopień naukowy, a wy nie. Nie uznajemy waszego stopnia naukowego, bo jest z nieakredytowanej szkoły chrześcijańskiej, dlatego my jesteśmy inteligentni, a wy głupi. Taka jest taktyka stosowana przez współczesnych profesorów i 99% profesorów, z którymi dyskutowałem. Ciągle tak się dzieje. Ale potem pewien człowiek imieniem Nikodem bardzo mądrze stwierdził, czy nasze prawo potępia człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie zbada, co czyni? Przynajmniej jeden Nikodem miał zdrowy rozsądek i powiedział, hej, zanim osądzicie tego człowieka, Jezusa, i stwierdzicie, że się myli, że jest głupi, posłuchajcie najpierw tego, co ma do powiedzenia. Chciałbym zachęcić studentów i profesorów oraz każdą inną osobę, żeby najpierw posłuchali argumentów kreacjonistów. Po prostu posłuchajcie ich, posłuchajcie uczciwie i postarajcie się usłyszeć, a dopiero potem zdecydujcie, kto ma rację. Kiedy kilka lat temu przemawiałem w Związku Radzieckim, odwiedziłem uniwersytet na Ukrainie. Zamknęli całą szkołę i wysłali na mój wykład 30 profesorów, ponieważ jestem kreacjonistą. Byłem dla nich ważną osobistością, dr Howin z Florydy. Im dalej podróżuję, tym bardziej sławny się staje. Ale w rodzinnym mieście w ogóle nie jestem sławny. Zamknęli szkołę i przyszło 30 profesorów. Kiedy upłynęła godzina wykładu na temat stworzenia, jeden z profesorów zaczął płakać. Zapytałem tłumaczkę, Olga, dlaczego on płacze? A ona odpowiedziała, nigdy nie słyszał historii o stworzeniu. Nawet nie wiedział, że taka w ogóle istnieje. Wydaje mi się, że w Ameryce jest wielu ludzi, wielu studentów, którzy nigdy tak naprawdę nie słyszeli historii stworzenia. Jeśli ktoś mówi, wszyscy wierzą w ewolucję, dlatego ty też powinieneś. Po pierwsze, to nie jest dobry argument i nie jest to prawda. Posłuchaj argumentów kreacjonistów i postaraj się je zrozumieć. W zeszłym tygodniu siedziałem w samolocie obok kogoś, kto wierzy w ewolucję. Powiedziałem, pozwól, że wyjaśnię ci, o co chodzi w stworzeniu. Wyjaśnienie w bardzo prosty sposób poglądu kreacjonistów zajęło mi 3 minuty. I ta osoba powiedziała, orety, to ma sens. Tak po prostu posłuchaj, co kreacjoniści mają do powiedzenia. Dobrze. Ludzie wyszli z błędnego założenia, że Jezus pochodził z Galilei. On stamtąd nie pochodził, tak naprawdę urodził się w Betlejem. Niektórzy z faryzeuszy nie uwierzyli mu, co jest dowodem na to, że się mylił. To samo dzieje się dzisiaj. Niektórzy naukowcy nie wierzą w stworzenie i to oznacza, że nie miało ono miejsca. To jest całkowicie niedorzeczna logika. Pytają, czy on publikuje w czasopismach naukowych? To tak, jakby powiedzieli, jeśli nie znajdziesz żadnych artykułów na temat stworzenia w National Geographic, to znaczy, że ta teoria nie jest prawdziwa. No cóż, nie znajdziesz zbyt wielu artykułów na temat kapitalizmu w prasie komunistycznej sprzed 10 lat. Nie dowodzi to jednak, że coś jest prawidłowe lub nie. Większość może się mylić. Większość doprowadziła Arona do buntu. Większość głosowała przeciwko wejściu do ziemi obiecanej w Księdze Liczb w rozdziale 32. Większość wielokrotnie w Starym Testamencie podążała za obcymi bogami. Większość religijnych przywódców nienawidziła Jezusa. Większość świata nienawidzi chrześcijan. Na miłość boską większość dwukrotnie głosowała na Billa Clintona. Chcę przez to powiedzieć, że większość może się mylić, może się śmiertelnie mylić. Nieprawdą jest jednak to, że wszyscy naukowcy wierzą w ewolucję. Mam tu książkę autorstwa Roberta Gentry'ego. Robert Gentry pochodzi z Tennessee i jest moim przyjacielem. Jest słynnym naukowcem, który zajmował się tematem usuwania radioaktywnych odpadów, odpadów nuklearnych i tym, co się z nimi robi. Gentry przeprowadził badania na skałach granitowych na całym świecie. Odkrył, że kiedy spojrzy się na skały granitowe pod mikroskopem, można zauważyć, że mają one małe efekty halo. Efekty halo polonu. Będziemy o tym mówić później. Badania Gentry'ego udowodniły, że ewolucja nie miała miejsca, bo on naprawdę udowadnia, że Ziemia nigdy nie była gorącą płynną masą. Ani razu nie wspominał o stworzeniu albo o Bogu. Podaje tylko czysto naukowe fakty. Jego odkrycie było publikowane w czołowych czasopismach naukowych, aż ktoś stwierdził, orety, ludzie, praca Gentry'ego udowadnia, że teoria wielkiego wybuchu jest nieprawdziwa. Zabrano mu fundusze na jego pracę, po prostu zakręcono kurek. Prześladowali kogoś tylko dlatego, że jego badania nie popierały świętej krowy ewolucji. Roger DeHart wykładał nauki ścisłe w szkole średniej Burlington Edison w pobliżu Seattle. Wezwano go do gabinetu dyrektora i zabroniono mówić jego studentom o błędach pojawiających się w podręcznikach, a on jedynie przynosił na zajęcia aktualne czasopisma naukowe. Tu jest podręcznik, który mówi, dziecko ma szczeliny skrzelowe, omawiany na DVD numer 4.
DeHart przynosił czasopismo naukowe i mówił, w tym podręczniku na stronie 220 jest napisane, że dziecko ma szczeliny skrzelowe. To nie jest prawda. Oto aktualny numer czasopisma naukowego. Tu są dowody. Nigdy nie wspomniał o Bogu, nigdy nie wspomniał o Biblii, nigdy nie wspomniał o stworzeniu. Powiedział tylko, że podręcznik nie jest dokładny, a oni mu powiedzieli, że nie wolno mu tego robić. Nie wolno wam informować waszych uczniów, że ich podręcznik jest przestarzały? Właśnie tego rodzaju prześladowań doświadczają chrześcijanie i każdy, kto próbuje występować przeciwko teorii ewolucji. Ewolucja jest starannie chronioną religią państwową. Podobnie jak komunizm był starannie chronioną religią państwową. Kiedy w nim dorastałeś, nie miałeś prawa go kwestionować. Kevin Halley był nauczycielem biologii w Oregonie. Stracił pracę tylko dlatego, że eksponował błędy pojawiające się w podręcznikach. Mówił swoim uczniom, ten podręcznik nie jest dobry, tu jest błąd. A władze szkoły powiedziały, zwalniamy cię. Nie możesz być nauczycielem, jeśli ośmielisz się powiedzieć, że w książkach występują błędy. W kwietniu 2000 roku William Dembski został wyrzucony z pracy z Uniwersytetu Baylor Waco w Teksasie, bo powiedział swoim studentom, że może istnieć inteligentny projektant. Powiedzieli mu, nie wolno ci tak mówić i zwolnili go z pracy. Ta szkoła była niegdyś uniwersytetem chrześcijańskim. Forrest Mims był przez wiele lat pisarzem naukowym. Pisał dla wielu czołowych czasopism naukowych, takich jak National Geographic, Science Digest, American Journal of Physics. Pisał różne artykuły do czasopism, ale kiedy ubiegał się o pracę w Scientific American, odmówili mu. Powiedzieli, nie możesz tu pracować, ponieważ jesteś kreacjonistą. Pomimo tego, że to, o czym pisał, nie miało nic wspólnego z tematem stworzenia bądź ewolucji, powiedziano mu, nie chcemy cię w naszym zespole, ponieważ gdybyśmy zatrudnili kreacjonistę, źle by to wyglądało. Takich prześladowań doświadczysz. Rod LaVey powiedział swoim studentom, wątpię, żeby teoria Darwina była prawdą. Odebrano mu pracę nauczyciela biologii i dostał inne zajęcie. Powiedzieli mu, nie chcemy, abyś uczył biologii, bo mógłbyś zasiać w naszych uczniach wątpliwości co do teorii Darwina. Właśnie w taki sposób ta religia jest chroniona. W Indianie był pewien nauczyciel, Dan Clark. Jego dyrektor, Ed Eller, wezwał go do swego gabinetu i powiedział, że nie wolno mu omawiać tematu stworzenia. Nie istnieje żadne prawo zabraniające nauczania o stworzeniu. Nie ma też żadnych wyroków sądowych, które mówiłyby, że nauczanie o stworzeniu jest zabronione. Jest mowa tylko o tym, że to nie jest obowiązkowe. Nauczyciele mają prawo nauczać o stworzeniu i tu jest problem. Prawo mówi, że możesz o tym uczyć. Sąd mówi, że możesz o tym uczyć, ale twój szef ci tego zabrania. Len Clark odszedł z pracy. Założył własną firmę. Powiedział, nie pokłonię się temu. Dean Kenyon napisał książkę o pandach i ludziach. Wykładał nauki ścisłe na Uniwersytecie w San Francisco. Napisał swój własny podręcznik do biologii, podręcznik naukowy, w którym mówi, musi istnieć jakiś projektant. To jest zbyt skomplikowane, to jest niezwykłe. Musi istnieć projektant. Książka ta nie stara się doprowadzać ludzi do zbawienia, nawrócenia, nie nakłania ich do stania się baptystą, buddystą bądź katolikiem. Ona tylko mówi, zobaczcie, musi istnieć jakiś projektant. Dean Kenyon był tytułowanym profesorem biologii na Uniwersytecie w San Francisco. Napisał wiele książek o ewolucji, kiedy jeszcze w nią wierzył. A potem się nawrócił i powiedział, wiecie co, naprawdę wątpię, żeby ta teoria była prawdziwa, to po prostu nie ma sensu. Wyrzucili go z pracy. Ale ze względu na to, że był tytułowanym profesorem, pozwał ich i odzyskał pracę, a oni zdegradowali go do pozycji asystenta w laboratorium, którego zadaniem było mycie próbówek. Musiał ich pozwać ponownie, aby odzyskać swoją poprzednią pracę. A to wszystko dlatego, że powiedział, myślę, że może istnieć stwórca wszechświata. Właśnie takiego rodzaju prześladowań doświadczysz. Kiedy kilka lat temu przemawiałem w Lubbock w Teksasie, był tam profesor o imieniu Denny, który uczył biologii. Powiedział swoim studentom, jeśli nie wierzycie w ewolucję, nie przychodźcie i nie proście mnie o moje rekomendacje do szkoły medycznej, bo nie dam wam ich. Widniało to na jego stronie internetowej przez wiele lat. Mówił, jeśli nie wierzycie w ewolucję, nigdy nie dostaniecie ode mnie rekomendacji. Kiedy pojechałem, żeby przemawiać w Lubbock w Teksasie, studenci zaproponowali doktorowi Denny $1000 w zamian za dwugodzinny udział wraz ze mną w debacie na temat ewolucji. Odmówił. 1000 kawałków za 2 godziny, to całkiem niezłe pieniądze. Chcielibyście zarobić $1000 w 2 godziny? Powiedział, że tego nie zrobi.
Prześladowanie chrześcijan i kreacjonistów w świeckim systemie szkolnym jest ogromne. Czego oni się boją? Mówię wam, nie jest prawdą, że wszyscy naukowcy wierzą w ewolucję. Jednak wielu naukowców, którzy wierzą w stworzenie, boi się cokolwiek powiedzieć, ponieważ wiedzą, w jaki sposób będą prześladowani. Jak wielu nauczycieli na Ukrainie nie wierzyło w komunizm, ale nie ośmieliło się nic powiedzieć? Nawet ten, kto krzywo spojrzał na Stalina, mógł zostać zamordowany albo skończyć w gułagu. To samo dzieje się w Ameryce. Wierzcie mi bądź nie. Jeśli ktoś głośno i aktywnie nie popiera teorii ewolucji, zostanie zesłany na akademicką Syberię, straci stypendium, straci pracę. To bardzo smutne. Na uczelni Patricka Henry'ego, chyba to było w listopadzie 2003 roku, powiedziano, że nie dostanie akredytacji, ponieważ nie uczy wystarczająco dużo na temat ewolucji. Mam tu artykuł z Agape Press, w którym jest napisane: pani profesor została poproszona o odejście z uczelni, ponieważ przedstawiła błędy w teorii Darwina elitarnym studentkom z Uniwersytetu dla Kobiet w Mississippi. Kilka tygodni później przemawiałem na północ od tego miejsca i rozmawiałem z ludźmi, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Tę kobietę poproszono o odejście z pracy, ponieważ jej nauczanie mogło zasiać w studentkach wątpliwości co do teorii Darwina. Po co ludzie chodzą do szkoły? Po edukację czy indoktrynację? Mnie się wydawało, że po to, aby się uczyć. I kiedyś tak rzeczywiście było, ale już nie jest. To dość smutne. Kobieta ta powiedziała, że profesor, który chciał ją wyrzucić z pracy, nawet nie słyszał jej wykładu. Ale ona wzbudzała wątpliwości co do teorii Darwina. Tysiące naukowców w historii, wszystkie gałęzie nauki, zostały zapoczątkowane przez kreacjonistów. Na stronie answersingenesis.org jest lista. Wejdź na tę stronę i wpisz naukowcy, którzy wierzą w stworzenie. Przyniosę wam różne artykuły i będziecie mogli przeczytać o tych wszystkich naukowcach w historii, którzy byli kreacjonistami. Sławnych naukowcach. Często pytam ewolucjonistów, czy możecie wymienić choćby jedno odkrycie we współczesnej nauce, które nastąpiło dzięki teorii ewolucji? Czy dzięki tej teorii mamy komputery, telefony, radia, czy dzięki niej polecieliśmy na Księżyc? Jakie odkrycia miały miejsce dzięki teorii ewolucji? Nikt nigdy nie udzielił mi żadnej odpowiedzi. Nic takiego nie istnieje, ta teoria jest bezużyteczna. Każda znacząca gałąź nauki w ciągu ostatnich 400 lat została zapoczątkowana przez kreacjonistów. Z pewnością nie byli oni wszyscy kreacjonistami młodej Ziemi, tak jak ja. Nie byli takimi niezależnymi, pełnymi temperamentu, radykalnie prawicowymi fundamentalistami baptystycznymi jak ja. Ale byli kreacjonistami. Werner von Braun, szef naszego programu kosmicznego, był kreacjonistą. A.E. Wildersmith, William Ramsay, bracia Wright badali ptaki i powiedzieli: chcieliśmy zobaczyć, w jaki sposób projektant, stwórca, w jaki sposób Bóg stworzył ptaki i wtedy nauczymy się, jak budować samoloty. Człowiek, który wynalazł rezonans magnetyczny, jest kreacjonistą młodej Ziemi. Dziś również istnieją kreacjoniści. Jest kilka dobrych książek, które mamy w naszej bibliotece bądź w sprzedaży na naszej stronie. Jedna z nich to w 6 dni, a druga 7 dnia. Jedna prezentuje 50 naukowców, którzy wierzą w teorię stworzenia, a tu jest 40 kolejnych naukowców, którzy wierzą w stworzenie. Są tysiące naukowców, którzy wierzą w teorię stworzenia, a nie wierzą w teorię ewolucji. Karl Popper, słynny czołowy filozof naukowy, powiedział: ewolucja nie jest żadnym faktem, ewolucja nie kwalifikuje się nawet do tego, aby być teorią bądź hipotezą. Ona jest metafizycznym programem badawczym i nie jest tak naprawdę sprawdzaną nauką. Ewolucja jest religią, a oni tak się złoszczą, kiedy im to mówię. I to dlatego prawdopodobnie powtarzam im to co kilka minut, bo lubię pociągać za właściwe sznurki. Julian Huxley, którego dziadek Thomas Huxley był jednym z tych, którzy naprawdę naciskali Darwina, gdy ukazała się jego książka, powiedział: przypuszczam, że powodem, dla którego przyjęliśmy teorię Darwina o pochodzeniu ras, było to, że koncept Boga kłócił się z naszymi seksualnymi obyczajami. Nie chcemy, by Bóg mówił nam, co mamy robić. Dlatego teoria ewolucji została uznana. Michael Ruse powiedział: ewolucja jest promowana przez jej wyznawców bardziej niż zwykła nauka. Ewolucja jest rozgłaszana jako ideologia, świecka religia, w pełni rozwinięta alternatywa dla chrześcijaństwa, mająca swój sens i moralność. Powiedział: jestem żarliwym ewolucjonistą i byłym chrześcijaninem, ale muszę przyznać, że w tym jednym aspekcie, i pan Gish jest jednym z wielu, którzy stawiają ten zarzut, literaliści mają rację. Ewolucja jest religią. Było to od samego początku prawdą dotyczącą ewolucji. Jest to prawdą również i dziś.
Ewolucja jest religią w każdym sensie tego słowa. Ewolucja to bajka dla dorosłych. Teoria ewolucji nie przyczyniła się w żaden sposób do rozwoju nauki. Jest bezużyteczna, a więc nie jest prawdą, że wszyscy w nią wierzą. Prawie każda gałąź nauki została zapoczątkowana przez kreacjonistów. Ewolucja nie miała żadnego wkładu dla rozwoju nauki. Kiedy studenci i profesorowie boją się wyrażać swoich prawdziwych opinii, nie podlegają procesowi nauczania, podlegają procesowi indoktrynacji. Uczniowie nie zdają egzaminu, jeśli nie popierają teorii ewolucji. Każdego tygodnia, kiedy wyjeżdżam na wykłady, ktoś podchodzi do mnie i mówi: kiedy na zajęciach z biologii napisałem pracę, nauczyciel postawił mi jedynkę, ponieważ nie popieram teorii ewolucji i ośmieliłem się wystąpić przeciwko niej. Uczniowie dzwonią do mnie i mówią: co mam zrobić? Nauczyciel postawił mi jedynkę, bo w swojej pracy wystąpiłem przeciwko ewolucji. To smutne. To dyskryminacja. Żaden postęp w nowoczesnej technologii nie ma nic wspólnego z ewolucją. Ewolucja jest przeszkodą dla nauki, a nie żadną pomocą. Dobrze, kolejne pytanie. A co z rozdzielnością Kościoła od państwa? Cóż, takie sformułowanie nie pojawia się w Konstytucji. Możecie kupić całą Konstytucję, Deklarację Praw oraz Deklarację Niepodległości za $1. Ta mała książeczka nosi tytuł Księga Praw Obywatelskich. To wspaniała pozycja. Każdy powinien ją przeczytać. Jest w niej wspaniała historia o sędziach przysięgłych. Moc, jaką mają sędziowie przysięgli, jest zadziwiająca. Jeden sędzia przysięgły może zadecydować, że jakieś prawo mu się nie podoba. Jeśli wydadzą w waszym mieście prawo, które mówi, że nie można pluć na chodnik, a ktoś to zrobi, ktoś inny to nagra i wszystko będzie na taśmie. Ta osoba złamała prawo. Wzywają ją do sądu. Są dowody na to, że złamała prawo. Ale ty jako sędzia przysięgły powiesz: nie podoba mi się to prawo, zakaz plucia na chodnik jest niesprawiedliwy. Sędzia będzie usiłował straszyć sędziów przysięgłych, mówiąc: musicie wydać wyrok zgodnie z prawem, musicie słuchać moich instrukcji. Nie musicie słuchać tego, co mówi sędzia. On tylko bije pianę. Uśmiechajcie się, kiwajcie głowami. A kiedy znajdziecie się w sali obrad, głosujcie niewinny. Pozostali sędziowie przysięgli pomyślą, że oszaleliście. Powiedzą: jak to niewinny, przecież widziałeś nagranie. Widziałeś. Tak, wiem, ale to prawo nie jest dobre. Zniweczenie procesu przez sędziów przysięgłych to naprawdę niezła historia. Konstytucja nie wspomina nic na temat rozdzielności Kościoła od państwa. Powinniście kupić zbiór dokumentów federalistów. To są wszystkie dokumenty, które ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych sporządzili, kiedy budowali Konstytucję. Możecie prześledzić ich sposób myślenia. Tego samego dnia, kiedy głosowali za pierwszą poprawką, ludzie często mówią, że dotyczy ona rozdzielności Kościoła od państwa, ale to nie jest prawda. Ona mówi o tym, że państwo nie powinno zabraniać religii i jej praktykowania. Ale tego samego dnia Kongres głosował za wysłaniem $25,000 na misję katolicką, która miała pomagać Indianom w St. Louis. Oni nie próbowali oddzielić Kościoła od państwa. Chcieli trzymać państwo z dala od Kościoła, ale nie Kościół z dala od rządu. W Konstytucji nie ma takiego sformułowania, które mówiłoby o rozdzielności Kościoła od państwa. I to jest całkowicie w porządku, kiedy chrześcijańscy nauczyciele podejmują różne chrześcijańskie działania w swoich szkołach. Mój brat przez 34 lata uczył w szkole państwowej. Przez ten cały okres czasu miał na swoim biurku obrazek z Jezusem. Wielu ludzi trzyma na swoich biurkach Biblię. Możecie z tego powodu przeżywać trudne chwile i wasz dyrektor może wam mówić, że nie wolno wam tego robić. Nie mówię, że nie będziecie prześladowani, ale z punktu widzenia prawa nie robicie nic złego. Jest taka strona www.ic.org, libertycouncil.org. Jest to organizacja prowadzona przez Matta Stewera. On zajmuje się takimi sprawami. Organizacja Davida Gibbsa w Orlando na Florydzie również prowadzi takie przypadki. Jeśli macie jakieś problemy, skontaktujcie się z tymi ludźmi. Co się wydarzyło? Thomas Jefferson napisał list do kilku pastorów baptystycznych, w których użył zwrotu rozdzielność państwa od kościoła. A teraz ateiści posługują się tym przykładem, żeby powiedzieć, że nie można mieć w państwie chrześcijańskich rzeczy. Co za niedorzeczny pomysł. Nasz kraj powstał jako kraj chrześcijański. Wszyscy tak mówili. Zajrzyjcie na stronę wallbuilders.com. To wspaniała strona autorstwa Davida Bratona. Tam jest wiele materiałów. Nie ma takiej rzeczy jak rozdzielność państwa od kościoła. Więc nie dajcie się złapać w pułapkę. Omawiamy ten temat szerzej na naszych wykładach. Oto, co się wydarzyło. Konstytucja Stanów Zjednoczonych, artykuł 1, część 10 mówi, że masz prawo zawrzeć kontrakt. Ktoś powie: bracie Howind, będę ci płacił $10 za godzinę do końca swojego życia.
W porządku. I ta osoba zawiera ze mną kontrakt, a potem nie wypełnia warunków kontraktu. W takim wypadku mogę ją pozwać do sądu. A ona może powiedzieć, mam konstytucyjne prawo, żeby zatrzymać swoje pieniądze. Ale przecież zawarliśmy kontrakt. Sędzia będzie przestrzegał prawa kontraktu. Kościoły zawierają taki kontrakt i nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że to robią. Stają się 501c3 niekomercyjną, zwolnioną od podatku religijną instytucją bądź stowarzyszeniem. Kiedy tylko stajesz się 501c3, jesteś już teraz korporacją, a nie kościołem. Zobaczcie, Bóg stworzył ludzi i założył kościół. Ludzie stworzyli państwo, a państwo tworzy korporację, a zatem kościół, który staje się 501c3, schodzi z pozycji, którą Bóg dla niego zamierzył i staje się tworem państwa. Jeśli będziecie czytać kodeks skarbowy, stąd właśnie bierze się 501c3, przejdziecie do paragrafu 508. Kodeks skarbowy, paragraf 508, punkt C1a mówi, kościoły są wyjątkami. Nie są zwolnione, są wyjątkami. Państwo przyznaje, że kościoły nie muszą podlegać 501c3, ale jeśli podlegają, zakładają sobie pętlę na szyję. To tak, jakby powiedziały, powieście mnie, kiedykolwiek będziecie mieli na to ochotę. Nie mogą mówić o polityce. Możecie sobie przeczytać 501c3. Nie mogą angażować się w kampanie polityczne. Rozdzielność państwa od kościoła? Powiedziałbym raczej, jeśli masz status 501c3, to się prawdopodobnie zgadza. Jeśli jesteś prawdziwym kościołem, nie. Nie ma wtedy problemu. Pytanie, które ludzie często mi zadają, właściwie pada ono każdego tygodnia, a nauczam przez 52 tygodnie w roku, od 16 lat. Co tydzień ktoś przychodzi do mnie i pyta, Howind, jak możemy zobaczyć gwiazdy oddalone od nas o miliardy lat świetlnych? Skoro mówisz, że Ziemia ma tylko 6 tysięcy lat, w jaki sposób możemy zobaczyć gwiazdy? Wczoraj w programie radiowym na stronie Drudino ktoś zadzwonił i powiedział, Howind, przeprowadziłem pewne badania i w promieniu 6 tysięcy lat świetlnych nie byłoby wystarczającej ilości mil sześciennych, żeby wszystkie gwiazdy zmieściły się na tym obszarze. A ja powiedziałem, chwileczkę, kto mówi o promieniu 6 tysięcy lat świetlnych? A ta osoba odpowiedziała, przecież to ty powiedziałeś, że Ziemia ma zaledwie 6 tysięcy lat. Tak, powiedziałem, ale nie powiedziałem, że wszystkie gwiazdy mieszczą się w promieniu 6 tysięcy lat świetlnych. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, to byłoby absurdalne. Ale w jaki sposób możemy zobaczyć gwiazdy oddalone o miliardy lat świetlnych, skoro Wszechświat ma zaledwie 6 tysięcy lat? Wierzę, że Biblia bardzo wyraźnie naucza o tym, że Wszechświat ma tylko 6 tysięcy lat. Bóg stworzył wszystko. Najpierw stworzył Ziemię. W pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdziale pierwszym, a potem, wers 14, uczynił również gwiazdy. Teoria ewolucji mówi, że gwiazdy wyewoluowały jako pierwsze, a potem dopiero powstała Ziemia. Cóż, z pewnością tam na niebie jest wiele gwiazd. Księga Nehemiasza, rozdział 9, mówi, ty jedynie jesteś Panem, ty stworzyłeś niebiosa i niebiosa niebios. Bóg twierdzi, że je stworzył, więc albo to zrobił, albo nie. A co z gwiazdami? W jaki sposób one się tam mieszczą? Astronomowie widzą wybuch gwiazdy, który ma miejsce mniej więcej co 30 lat. Nie istnieją jakieś sztywne reguły. Czasem zjawisko to następuje co 5 lub co 50 lat, ale przeciętnie co 30. Astronomowie przyglądają się temu przez teleskopy i mówią, o, wybuchła kolejna gwiazda. Nazywają ją nowa, a jeśli jest duża, to supernowa. Nowa po hiszpańsku oznacza nie ruszy. A tak przy okazji, dlatego właśnie Chevrolet Nova nie sprzedawał się zbyt dobrze w Meksyku? Hej, chcesz kupić Chevrolet Nova? Nie, dlaczego miałbym chcieć? On nie ruszy. Gwiazdy wybuchają co 30 lat. Astronomowie przetrząsają niebo swoimi teleskopami w poszukiwaniu liczby pierścieni supernowa. Nazywają je martwymi gwiazdami. Jest ich mniej niż 300. Chwileczkę, jeśli jest mniej niż 300 pierścieni supernowa, a supernowa powstaje co 30 lat, można dokonać obliczeń matematycznych i uzyskać wynik około 9 tysięcy lat. Gdyby Wszechświat liczył sobie miliardy lat, musiałoby istnieć o wiele więcej pierścieni supernowa. Dlaczego jest ich mniej niż 300? Dlatego, że Wszechświat ma mniej niż 10 tysięcy lat? O rety, im taka odpowiedź w ogóle nie odpowiada, ale to jest przecież logiczny wniosek. W każdym razie, jeśli gwiazda wybucha co 30 lat, musiałaby się w jej miejsce rodzić przynajmniej jedna nowa gwiazda w celu zachowania równowagi. Są kraje, które mają problem związany z populacją. Więcej ludzi umiera, niż się rodzi. Tak jest na przykład w Niemczech.
końcu stanie się to dużym problemem. Gwiazdy powinny się rodzić. Nikt nigdy nie widział, jak powstaje nowa gwiazda. Cały czas widzimy, jak wybuchają, ale nigdy nie widzieliśmy, jak powstają. Zaraz omówię te kwestie. Według obliczeń wykonanych za pomocą teleskopu Hubble'a istnieje 70 tryliardów gwiazd. 70 tryliardów. Mówią, że Wszechświat ma 20 miliardów lat. Cóż, można dokonać obliczeń matematycznych. To oznacza, że co minutę musiałoby się rodzić 6,5 miliona gwiazd. Żeby powstały te gwiazdy, o których wiemy, każdej minuty przez 20 miliardów lat musiałoby się rodzić 6,5 miliona gwiazd. Nie bierzemy pod uwagę gwiazd, o których nie wiemy, ponieważ nikt ich do tej pory nie widział. Kto wie, ile ich tam jeszcze jest? Czasem czytamy w podręcznikach, w chmurach gazu i pyłu ciągle rodzą się nowe gwiazdy. To jest kompletna głupota. Nie mam pojęcia, jak podręcznik do fizyki może uczyć czegoś podobnego. Każdy, kto orientuje się w podstawach fizyki, wie, że kiedy próbujesz ścisnąć gazy razem, rośnie ciśnienie, rośnie temperatura i gazy są od siebie odpychane. Nazywamy to prawem Boyla. Nikt nigdy nie widział, żeby ciało stałe powstało z zapadającej się chmury materii. To wymagałoby ogromnego ciśnienia. Brałem udział w debacie z pewnym profesorem, którego zapytałem, w jaki sposób z zapadającej się chmury materii może uformować się ciało stałe? Wyjaśnij mi to. A on odpowiedział, cóż, obliczyliśmy, że gdyby 20 gwiazd wybuchło w pobliżu siebie, powstałoby ciśnienie wystarczające do wytworzenia się zupełnie nowej gwiazdy. A ja na to, genialne! Trzeba stracić 20 gwiazd, żeby zyskać jedną. Powinieneś startować w wyborach do kongresu. Mógłbyś pomóc tamtym facetom wyjść z długów. Wszechświat nie będzie pełen gwiazd, jeśli trzeba stracić 20 z nich po to, aby zyskać jedną. A nawet to jest tylko czystą teorią. Nigdy czegoś takiego nie zaobserwowano. Byłem kiedyś w Alamogordo w Nowym Meksyku. Znajduje się tam centrum naukowe, w którym pokazano mi zdjęcia nowonarodzonych gwiazd. Powiedzieli mi, że to są nowo powstające gwiazdy. Nie, proszę pana, to jest jasne. Na plamka. Pewien człowiek Science Magazine przyznał, ciche zażenowanie współczesnej astrofizyki polega na tym, że nie mamy pojęcia, w jaki sposób powstała choćby jedna z tych gwiazd. Nikt nie wie, w jaki sposób z chmur pyłu formują się gwiazdy. Nikt do tej pory jednoznacznie nie zaobserwował, jak materiał wpada do embrionalnej gwiazdy, co powinno mieć miejsce, gdyby była ona w procesie formowania. Nikt również nie przyłapał molekularnej chmury pyłu w trakcie kolapsu. To, w jaki sposób następuje zapadanie się chmury pyłu międzygwiezdnego, które prowadzi do powstania gwiazdy podwójnej, gromady gwiazd lub systemu słonecznego, jest wciąż teoretycznym problemem, będącym wielkim wyzwaniem. Astronomowie muszą dopiero zaobserwować pył międzygwiezdny w trakcie zapadania się. Pochodzenie gwiazd stanowi jeden z najbardziej fundamentalnych i do tej pory nierozwikłanych problemów współczesnej astrofizyki. Pewien człowiek powiedział, nikt tak naprawdę nie rozumie, jak przebiega proces formowania się gwiazd. To naprawdę zadziwiające. Nikt nie wie, jak powstały gwiazdy, więc jeśli będą próbowali wam wmówić, że tworzą się nowe gwiazdy, powiedzcie im, że według Kenta Howinda albo kłamią, albo są w błędzie, ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, w jaki sposób się to dzieje. Nie ma nawet żadnej dobrej teorii na ten temat, a z pewnością nie istnieją na to żadne dowody. Naukowcy widzą jasne plamki pojawiające się w obłokach pyłu międzygwiezdnego w przestrzeni. Patrzą na taką plamkę wielkości kraba albo orła, wpatrują się w nią i nagle pewnego dnia, zupełnie nieoczekiwanie, plamka staje się odrobinę jaśniejsza, a oni mówią, o, rodzi się gwiazda. Naukowcy natychmiast dochodzą do takiego wniosku. Chwileczkę, a może to pył otaczający gwiazdę, która już tam wcześniej była, przerzedza się? A może to jest wybuch gwiazdy? Może to kolejna supernowa? Kiedy supernowa wybucha, staje się bardzo jasno. Oni nie wiedzą, czy tworzy się nowa gwiazda. Nie pozwólcie im sobie wmawiać, że widzieli, jak powstają gwiazdy. Nikt czegoś takiego nie widział. Jedyne, co widzimy, to wybuchające gwiazdy, co jest dokładnym przeciwieństwem procesu, którego potrzebują ewolucjoniści. Biblia mówi w Księdze Rodzaju, i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat, i uczynił gwiazdy. W Psalmie 147 jest napisane, wyznacza liczbę gwiazd. On nie tylko dokładnie wie, ile jest gwiazd, ale każdej nadał numer. Bóg mówi, o, to jest gwiazda numer 42 biliony, a ta 718 miliardów. On zna numer każdej z nich.
W psalmie 148 jest napisane: chwalcie Go, najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. To jest jedyny fragment, który używa sformułowania wody nad niebiosami. W Księdze Rodzaju, w rozdziale 1, wersy 6 i 7, mówią o tym, że nad niebiosami jest woda. Wierzę, że świat, który Bóg stworzył, bardzo różnił się od świata, który widzimy teraz. Ziemia składała się głównie z lądu, nie było oceanów. Większość wody znajdowała się w skorupie ziemskiej. Omawiamy ten temat na DVD numer 2. Była ziemia i było niebo w liczbie pojedynczej. Biblia Króla Jakuba jest jedyną Biblią, o której wiem, gdzie fragment z Księgi Rodzaju 1.1 został przetłumaczony poprawnie. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Inne tłumaczenia używają słowa niebiosa. Jest to błędne określenie. Było niebo, które oznacza rozpostartą przestrzeń. Była ziemia, od której powierzchni rozciągała się przestrzeń nieba. Następnie Bóg dzieli niebo na trzy części. Pierwsze niebo, drugie niebo i trzecie niebo. Pierwsze niebo to miejsce, gdzie latają ptaki. Mówi o tym Księga Rodzaju, rozdział 1, wersy 20 i 21. Woda była nad sklepieniem firmamentu. Niektórzy kreacjoniści nie wierzą w teorię sklepienia. Rozumiem to. Czytałem o ich przekonaniach i myślę, że się mylą. Ja wciąż wierzę w teorię sklepienia. Niektórzy oskarżają mnie, mówiąc: nie zgadzasz się z nami, dlatego nie jesteś dobrym naukowcem kreacjonistą. Lepiej kontynuuj dalej swoje badania. Ja przeprowadzam bardzo wiele badań i mam wciąż inne zdanie. Nie chodzi o to, że nie czytałem ich opinii. Czytałem i nie zgadzam się z nimi. Wierzę, że najpierw była warstwa powietrza, żeby Adam mógł oddychać. Potem była warstwa wody, a następnie warstwa gwiazd. A potem znów warstwa wody. Jedynym fragmentem, którym mogę się podeprzeć, jest Psalm 148. Chwalcie Go, najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Tam został użyty czas teraźniejszy. Czy nad niebiosami nadal jest woda? Psalm 104, wers 3 mówi: budujesz na wodach swoje górne komnaty, czynisz obłoki rydwanem swoim, suniesz na skrzydłach wiatru. Czy ponad przestrzenią kosmiczną jest jeszcze jedna warstwa wody? Może to wszystko, co postrzegamy jako wszechświat, to, co wydaje nam się tak ogromne. Może to wszystko, co widzimy, znajduje się w wodzie, w krysztale, a Bóg jest poza tym w trzecim niebie. Drugi list do Koryntian, rozdział 12. Czy może istnieć trzecia warstwa, w której mieszka Bóg? Oczywiście, że Bóg nie potrzebuje miejsca zamieszkania, On po prostu jest. Psalm 29 mówi: głos Pana nad wodami, Pan nad wodami wielkimi. Może to, co widzimy, kiedy wychodzimy w nocy na dwór i mówimy: ojej, spójrz na te wszystkie gwiazdy, może to jest tylko małą kryształową kulą stojącą na Bożym kredensie, którą Bóg od czasu do czasu podnosi do góry, potrząsa nią i mówi: hej, jak się macie? Nie wiem, czy tak jest, ale podoba mi się ta myśl. Psalm 148 mówi: i wody nad niebiosami. Ludzie często pytają, gdzie znajduje się ostatnia gwiazda, a co jest za nią? Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale zgodnie z Biblią możliwe, że nad niebiosami może wciąż być woda. Tam na niebie jest wiele gwiazd. Według ostatnich obliczeń teleskopu Hubble'a na jedną osobę przypada 11 bilionów gwiazd. Jest to 70 tryliardów gwiazd dzielone przez 6 miliardów ludzi. Każdemu z Was przypada 11 bilionów gwiazd. Naukowcy nakierowali teleskop Hubble'a na plamkę. Znaleźli ją powyżej Wielkiego Wozu. Plamka była wielkości ziarnka piasku trzymanego na odległość wyciągniętej dłoni i była czarna. Powiedzieli: nie wydaje nam się, żeby tam były jakieś gwiazdy. Skierujmy teleskop na plamkę i zobaczmy, co tam znajdziemy. Robili zdjęcia przez 10 dni z rzędu, kierując teleskop na plamkę. Po 10 dniach znaleźli w niej więcej gwiazd, niż byli w stanie policzyć. To były zupełnie nowe gwiazdy. Nikt nigdy ich przedtem nie widział. Nazwali tę plamkę głębokim polem Hubble'a. Wygląda imponująco. Powiedzieli: o rety, nie wiedzieliśmy o niej. Wniosek nasuwa się sam. Takie zjawiska mają miejsce w całym kosmosie. Gwiazdy są niezliczone, tak mówi Biblia. Gwiazd nie można policzyć. Ale w jaki sposób określić odległość od gwiazdy? Jak to się dzieje, że Ziemia ma tylko 6 tysięcy lat, a gwiazdy są tak daleko?
Uczciwe pytanie. Stephen Hawking powiedział, gwiazdy są tak bardzo oddalone, że wydają nam się niczym świetliste główki od szpilek. Nie możemy zobaczyć ani ich rozmiaru, ani kształtu. W jaki sposób odróżniamy je od siebie nawzajem? Przeważnie jedyną rzeczą, którą jesteśmy w stanie zobaczyć, jest kolor światła, który wytwarzają. Gdybyście wzięli największy teleskop na świecie, a tak przy okazji, to nim nie jest, to jest mała luneta obserwacyjna, ale gdybyście wzięli największy teleskop na świecie i spojrzeli na najbliżej położoną gwiazdę, którą jest Alfa Centauri, 4,5 lat świetlnych stąd, jedyną rzeczą, jaką zobaczycie, będzie plamka. Jeśli skieruję teleskop na Słońce, zacznie się robić coraz większe. Możecie zobaczyć nawet buchające z niego płomienie, kolce, grę kolorów oraz jego właściwości. Kiedy patrzymy na gwiazdę, nigdy czegoś takiego nie zobaczymy. Nikt nigdy nie widział właściwości gwiazdy. Użyjesz największego teleskopu na świecie i nie zobaczysz nic oprócz plamki. Będziesz w stanie tylko coś powiedzieć na temat koloru gwiazdy. Czy jest czerwona, żółta czy niebieska. To będzie jedyna rzecz, którą zobaczysz. Zatem wszystko opiera się na założeniach wynikających z koloru gwiazd. W jaki sposób określamy odległość od gwiazd? Cóż, uczyłem przez wiele lat trygonometrii w szkole średniej. Jeśli miałeś ten przedmiot, wiesz, na czym to polega. Jeśli mamy dwa punkty odniesienia, możemy obliczyć odległość trzeciego. Jest to nazywane rozwiązaniem trójkąta. Trygonometria zajmuje się trójkątami. Używamy w niej sinusa, kosinusa i tangensa. Jeśli znamy jedną odległość i dwa kąty lub dwie odległości i jeden kąt, możemy obliczyć pozostałe odległości i kąty trójkąta, używając sinusa, kosinusa i tangensa. Pojawia się jednak pewien problem. Średnica Ziemi wynosi zaledwie 12 800 km, co jest niczym w porównaniu z odległością gwiazd. Jeśli ja patrzę na gwiazdę i ktoś w Chinach robi to samo, jesteśmy oddaleni od siebie o 12 800 km w linii prostej. To żadna odległość. W celu zwiększenia dystansu między punktami obserwacyjnymi gwiazdy, naukowcy zrobili następującą rzecz. Oprócz dystansu pomiędzy przeciwległymi stronami Ziemi, wzięli również pod uwagę ogromny okrąg, po którym Ziemia biegnie wokół Słońca. Ziemia okrąża Słońce z prędkością 106 tysięcy km na godzinę. Zrobienie pełnego okrążenia zajmuje jej rok czasu. Jest to jak olbrzymi tor wyścigowy. Odległość pomiędzy Ziemią a Słońcem wynosi średnio prawie 150 milionów kilometrów. To jest dużo. Ale biorąc pod uwagę prędkość światła, to niewiele. To tylko 8 minut stąd. Światło słoneczne potrzebuje 8 minut, żeby dotrzeć do Ziemi. Skoro jesteśmy o 8 minut świetlnych oddaleni od Słońca, średnica naszej orbity wynosi 16 minut świetlnych. Kiedy będziemy obserwować daną gwiazdę w styczniu, a potem w czerwcu, znajdziemy się w połowie tego potężnego okręgu i zdobędziemy dwa punkty odniesienia, za pomocą których spróbujemy powiększyć podstawę naszego trójkąta. Wydaje się, że ta odległość jest naprawdę olbrzymia, wynosi przecież 300 milionów kilometrów. Jest to jednak wciąż niewystarczająco. Rok to 525 948 minut. Gdyby ten obrazek przedstawiający małą żółtą plamkę był skalą i gdyby ta żółta plamka reprezentowała orbitę Ziemi, nie średnicę Ziemi, ale jej orbitę, nie zmieściłoby się to na obrazku. Chciałbym wam pokazać, w jaki sposób działa tu matematyka. Gdybyśmy wzięli dwóch geodetów z teleskopami i gdyby byli oni oddaleni od siebie o około 16 cali, czyli 40 centymetrów, i obydwoje patrzyliby na plamkę oddaloną o 526 tysięcy cali, co wynosi 13,4 km, czy zgodzicie się ze mną, że utworzony w ten sposób trójkąt byłby dość wąski? Wyjdźmy na parking i narysujmy trójkąt, w którym punkt A i B będą od siebie oddalone o 40 cm, a punkt C o 13 400 metrów. To utworzy naprawdę wąski trójkąt. I dokładnie taki sam trójkąt otrzymalibyśmy, gdyby dwóch ludzi po przeciwległych stronach ziemskiej orbity próbowało zmierzyć jeden rok świetlny. Jeden. Mam poważne wątpliwości, czy bylibyście w stanie dokładnie powiedzieć, gdzie byliście 6 miesięcy temu. Myślę, że to byłby ogromny wysiłek dla waszej wyobraźni. 6 miesięcy temu byliśmy... No właśnie, gdzie byliśmy? W ten sam sposób odpowiedziałbym sędziemu. Zapytany przez niego udzieliłbym mniej więcej takiej odpowiedzi.
Nie jesteś w stanie sobie dokładnie przypomnieć, gdzie byłeś 6 miesięcy temu. Kąt, który otrzymujesz w wyniku tych obliczeń, wynosi 17 tysięcznych stopnia. A teraz wyobraźcie sobie coś takiego. Dwie osoby ustawiają swoje teleskopy. Znajdują się od siebie w odległości 40 cm, a ja w odległości 13,4 km umieszczam plamkę. Osoby te nie wiedzą, w jakiej odległości znajduje się plamka. Obydwie osoby kierują swoje teleskopy na plamkę, widzą ją. Jedyna informacja, którą posiadają, to odległość między nimi wynosząca 40 cm oraz kąt przy podstawie. Mówię do nich, chcę, abyście obliczyli, jak daleko jest plamka, opierając się na zmiennej tego małego kąta. Myślę, że byłoby bardzo trudno zmierzyć nawet jeden rok świetlny. Z pewnością wiązałoby się to ze zgadywaniem. A jeśli chcemy zmierzyć 100 lat świetlnych, mamy jeszcze gorszy problem, bo trzeba przesunąć plamkę o 1340 km. Gdyby dwóch ludzi stanęło na dachu tego budynku, w Pensacoli, na Florydzie, w odległości 40 cm od siebie i skierowało teleskopy na plamkę umieszczoną w Chicago, które jest oddalone o 1340 km stąd, i nie wiedzieliby, jak daleko znajduje się plamka, będą w stanie określić odległość do plamki, opierając się jedynie na kącie przy podstawie, pod jakim zostały ustawione ich teleskopy. Powiedziałbym, że niemożliwe jest zmierzenie 15 miliardów lat świetlnych. Bez żadnej wątpliwości, to jest niemożliwe. Nie sądzę, że można zmierzyć 100 lat świetlnych. Nie za pomocą prawdziwych pomiarów. W tym podręczniku jest napisane, za pomocą metody paralaks trygonometrycznych można zmierzyć odległość do 100 lat świetlnych. Wątpię, czy jest to prawda. Dobrze, niech im będzie 100 lat świetlnych, a nawet 1000, jeśli to ma sprawić, że przestaną płakać. Ale faktem jest, że nie jesteś w stanie zmierzyć miliarda lat świetlnych. Jest to niezaprzeczalny fakt. Jest kilka rzeczy, które warto rozważyć w związku ze światłem pochodzącym od gwiazd. W 2004 roku powiedzieli, że dzięki nowej technologii SIM mają nadzieję na poprawienie dokładności pomiarów odległości od gwiazd. Powiedziano również, taka dokładność umożliwi technologii SIM na oszacowanie odległości do gwiazd z dokładnością 10%, aż do odległości 775 tysięcy milionów milionów kilometrów. To jest 82 tysiące lat świetlnych. Dalej jest napisane. Jest to udoskonalenie stokrotnie przewyższające to, co dziś jest możliwe. Chwileczkę. Oni mówią, że jeśli wprowadzą stukrotne ulepszenie, uzyskają wynik 82 tysiące. 82 tysiące podzielone przez kilkaset wynosi kilkaset. Najwyraźniej przyznają się, że mogą zmierzyć jedynie kilkaset lat świetlnych. Z tym bym się zgodził. Mam na myśli to, że nawet ten wynik jest naciągany, ale niech im będzie to kilkaset. Na pewno jednak nie są w stanie zmierzyć miliardów lat świetlnych. Kiedy będą was uczyć w szkole, że ta gwiazda jest oddalona od Ziemi o 14 629 miliardów lat świetlnych, powiedzcie, nie wierzę wam. Ani trochę wam nie wierzę. Może tak rzeczywiście jest, ale nie jesteście w stanie tego w żaden sposób udowodnić. Wymyślają to. Mają nadzieję, że stosując technologię SIM, będą w końcu w stanie zmierzyć większość naszej galaktyki. Nie jesteśmy w stanie zmierzyć nawet naszej własnej galaktyki, a tym bardziej odległości od innych galaktyk. Myślę, że raczej powinniśmy spojrzeć w gwiazdy i powiedzieć, o rety, jakiemu potężnemu Bogu służymy. Zamiast chodzić i mówić, wiemy, jak to jest daleko stąd, wiemy, jak to wyewoluowało. To jest egotystyczna postawa, którą przejawiają niektórzy ateiści. Masz ochotę uderzyć ich w twarz i powiedzieć, dlaczego nie służysz Bogu? Zobacz, co on stworzy. Powinniśmy zastanowić się nad kilkoma rzeczami, związanymi ze światłem pochodzącym od gwiazd. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie zmierzyć tych ogromnych odległości. To jest po prostu niemożliwe do wykonania. Po drugie, nikt nie wie, czym jest światło. Nazywamy je falą, fotonem lub cząsteczką. Wiemy, jaka jest funkcja światła. Używamy go cały czas. Dajcie mi słoik ze światłem i pomalujcie je na czerwono. Nikt nie wie, z jakiej substancji światło jest zbudowane. Czym jest światło? Nie mamy również pewności co do tego, że przemieszcza się ono w czasie i przestrzeni zawsze z taką samą prędkością. Cała teoria czarnych dziur mówi o tym, że światło może być przyciągane przez siłę grawitacji. Jeśli tak jest, nie można mówić, że prędkość światła jest stała.
W roku 1999 na Uniwersytecie w Harvardzie naukowcom udało się zmniejszyć prędkość światła do 60 km na godzinę. W kolejnym roku do 1,6 km na godzinę, a w następnym całkiem je zatrzymali. Światło biegnie dość szybko, około 300 tysięcy km na sekundę, a im udało się zmniejszyć jego prędkość. Dokonali tego na Harvardzie, ale też na Smithsonian i Cambridge. Był to powtarzalny, namacalny eksperyment. To jest dopiero nauka. Przeprowadzasz jakiś eksperyment i otrzymujesz pewien wynik. Ktoś korzysta z Twoich danych, przeprowadza ten sam eksperyment i otrzymuje taki sam wynik. To jest dopiero nauka. Oni zmniejszyli prędkość światła. Ten artykuł ukazał się w Fox News Channel. Napisano w nim: udało nam się zatrzymać światło. Zmniejszyli prędkość światła do zera. Całkowicie je zatrzymali. Podczas gdy w 2000 roku na Uniwersytecie w Princeton zwiększono prędkość światła 300 razy. Kiedy ktoś mówi, ponieważ ta gwiazda jest oddalona od Ziemi o 10 miliardów lat świetlnych, wątpię, że są w stanie to zmierzyć, możemy udowodnić, że Wszechświat ma 10 miliardów lat, ma problem z logicznym myśleniem i prawdopodobnie w ogóle tego nie dostrzega. To jest właśnie cel naszych seminariów. Chcemy pomóc ludziom to zrozumieć. 300 razy szybciej niż prędkość światła. Australijski astronom Barry Setterfield powiedział, w ciągu ostatnich 300 lat zostały opublikowane 164 pomiary prędkości światła, w których użyto 16 różnych technik pomiarowych. Prędkość światła spada w tak widoczny sposób i tak gwałtownie, że nie można tego wyjaśnić w kategorii błędu w eksperymencie. To jest tabela przedstawiająca spadek prędkości światła. Zawiera ona dane z czasopism, które zostały opublikowane w ciągu ostatnich 150 lat. Barry Setterfield zauważył spadek w tej tabeli. Prędkość światła zmniejszała się do około 1960 roku. Przez ostatnie 40 lat każdy, kto podejmował się mierzenia prędkości światła, otrzymywał ten sam wynik. 299 792,5 km na sekundę. Jest to prawdopodobne, że od 1960 roku prędkość światła jest z kilku możliwych powodów na stałym poziomie. Nasze techniki oraz instrumenty pomiarowe stają się coraz lepsze, my jesteśmy mądrzejsi. Kiedyś ludzie byli głupi, my mamy rację. Mogą wam coś takiego powiedzieć. Druga opcja jest następująca. Kiedy zbliżamy się do końca krzywej logarytmicznej, jakikolwiek spadek jest coraz trudniejszy do zauważenia. Im jesteśmy dalej, tym krzywa bardziej się wyrównuje. Trzeci powód jest związany z wynalezieniem w 1956 roku zegara atomowego. Zaczęto go używać do mierzenia prędkości światła. Chwileczkę. Działanie zegara atomowego jest oparte na częstotliwości Cezu-133. Jego działanie jest oparte na prędkości światła. Jeśli mamy do czynienia z zegarem, którego działanie opiera się na prędkości światła i mierzymy nim prędkość światła, która się zmienia, nie będziemy w stanie tego zarejestrować za pomocą tego rodzaju zegara. Jest to niczym obserwowanie dwóch bliźniaków dorastających obok siebie. Ojej, żaden z nich nie rośnie. Problem dotyczy pomiaru. W 1987 roku powiedziano, prędkość światła w czasie zerowym była 10 miliardów razy szybsza. Prędkość światła musiała być większa. W latach 80., 90. i później ukazywały się artykuły mówiące o tym, że prędkość światła nie jest stała. Powiedziano, nie istnieje takie prawo fizyki, które uniemożliwiałoby zwiększanie prędkości światła. W dwóch opublikowanych eksperymentach prędkość światła została zwiększona stukrotnie. Żeby mógł nastąpić wielki wybuch, prędkość światła musiałaby być o wiele większa. Dr Magluhe mówi, prawdopodobieństwo, że prędkość światła może się zmieniać w ciągu istnienia Wszechświata jest szokującą perspektywą. Czy prędkość światła mogła być kiedyś większa? Jest taki artykuł, który mówi, badania wskazują na to, że prędkość światła mogła się zmieniać w ciągu historii. Winnipeg Free Press, nic nie jest pewne, nawet prędkość światła. Zademonstrowaliśmy, w jaki sposób zmieniająca się w czasie prędkość światła może rozwiązać słynne kosmologiczne zagadki. Jedna z tajemnic zmniejszającej się prędkości światła wydaje się wyjaśniać, dlaczego przeciwległe krańce kosmosu, które są zbyt daleko od siebie, aby mogły się kiedykolwiek ze sobą zetknąć, są posłuszne tym samym prawom fizyki i nawet mają tę samą temperaturę. Światło mogłoby podróżować z jednego krańca na drugi, tylko wówczas, gdyby miało prędkość znacznie większą niż dziś, taką, którą posiadało w momencie stworzenia Wszechświata. Czy prędkość światła jest naprawdę stała?
W Reuters News Service są artykuły, w których jest napisane: możliwe, że prędkość światła nie jest stała. W ciągu ostatnich 15 lat pojawiło się 100 podobnych artykułów. Na naszych wykładach omawiamy zagadnienie prędkości światła o wiele bardziej szczegółowo, więc nie pozwólcie sobie wmawiać, że prędkość światła jest stała. Tego nie wiemy. Discover Magazine z 2000 roku ukazał się obszerny artykuł, w którym napisano: czyżby Einstein pomylił się odnośnie prędkości światła? A następnie: tak, Einstein się pomylił, prędkość światła nie jest stała. Pewien włoski naukowiec napisał w swojej książce: prędkość światła nie jest stała. Jest wiele opublikowanych artykułów na ten temat, możecie je przeczytać. Kolejna rzecz warta przemyślenia jest następująca. Bóg dokonał pełnego i kompletnego aktu stworzenia. Nie jesteśmy w stanie zmierzyć odległości do gwiazd, a prędkość światła niekoniecznie jest stała. Akt stworzenia jest po prostu kompletny. Zauważcie, że Jezus uczynił wino z winogron, które nigdy nie istniały. Przegapiły swoje życie. Zamiast zacząć od wody w ziemi, poprzez roślinę, owoc, winogron, wyciśnięcie z niego soku i wyprodukowanie wina, Jezus zamienił wodę prosto w wino. Gdzie się podziały wszystkie pośrednie kroki? Bóg może je pominąć. On ich nie potrzebuje. Kiedy zadaję ludziom następujące pytanie: ile lat miał Adam w szóstym dniu stworzenia? Nikt nie zna odpowiedzi. Ile lat miał Adam w szóstym dniu? Zero. Czy wyglądał na zero lat? Nie, wyglądał tak, jak gdyby w przyszłym miesiącu miał kończyć 52 lub 53 lata. Był w idealnej formie fizycznej. Bóg nie stworzył dwójki dzieci, nie umieścił ich w ogrodzie i nie dał im torebki z nasionami, mówiąc: macie, posiejcie je sobie szybko, bo będziecie potrzebowali zjeść coś na kolację. To musiał być dojrzały mężczyzna, dojrzała kobieta i ogród z dojrzałymi roślinami i zwierzętami. Oni potrzebowali kolacji na dziś wieczorem. Lepiej, żeby rosło już coś na drzewie, co nadaje się do jedzenia. Nawet jeśli posadzisz drzewo, minie 4 lub 5 lat, zanim zaczniesz zbierać z niego owoce. Stworzenie musiało być dojrzałe. Czwarta rzecz warta przemyślenia dotyczy prędkości światła. Rok świetlny to odległość, a nie okres czasu. To jest odległość. I skoro nie udowodniono, że prędkość światła jest stała, to dlaczego odległość do gwiazd miałaby mieć cokolwiek wspólnego z wiekiem Wszechświata? Nie twierdzę i nigdy tego nie twierdziłem, że wszystkie gwiazdy mieszczą się w promieniu 6000 lat świetlnych od Ziemi. Ja tego nie powiedziałem i nie znam żadnych kreacjonistów, którzy w ten sposób uczą. Kiedy naukowcy w ten sposób mówią, chowają się za parawanem, który potem się wywraca. Właściwie to kłamią. Gwiazdy prawdopodobnie są oddalone od Ziemi o miliardy lat świetlnych. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć. To wszystko. Podoba mi się artykuł w Discover, w którym jest napisane: w jaki sposób naukowcy mierzą wiek gwiazd? Możemy oszacować wiek bezwzględny, porównując kolor i jasność gwiazdy z modelami gwiazd z ewolucyjnego modelu. Co takiego? Możemy porównać wiek gwiazdy z naszymi domniemanymi o jej wieku. Właśnie o tym tutaj piszą. To absolutnie niedorzeczne. Uważam, że wszyscy zadają niewłaściwy rodzaj pytania. Każdy pyta: jak dociera tu światło z gwiazd? To jest niewłaściwe pytanie. W Biblii 17 razy jest napisane, że Bóg rozciągnął niebiosa. Skoro On rozciągnął niebiosa, zadajemy niewłaściwe pytanie. Nie chodzi o to, w jaki sposób światło dotarło od gwiazdy tutaj, ale w jaki sposób gwiazdy dostały się stąd tam. To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Biblia bardzo wyraźnie mówi, że Bóg najpierw stworzył Ziemię, a potem gwiazdy. Przypuśćmy, że Bóg stworzył Ziemię, a potem przesunął gwiazdy stąd tu. Adam widział gwiazdy w dniu 6, 7 i 8. Kiedy gwiazda jest przesuwana z jakiegoś miejsca do innego miejsca, zostawia za sobą poświaty. Być może gwiazdy są oddalone od Ziemi o miliardy lat, ale zostały stworzone w 6 dni, 6 tysięcy lat temu. Russell Humphrey napisał książkę, którą przeczytałem i muszę przyznać, że nie wszystko w niej rozumiem. On jest naprawdę inteligentnym człowiekiem i jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o gwiazdach i czasie, to jest bardzo dobra książka. Nie jestem pewien, czy zgadzam się do końca z jego przesłaniem. Wydaje mi się, że on zaczyna książkę od założenia, że prędkość światła jest stała i próbuje to wyjaśnić. Mówi o zakłóceniach i zakrzywieniach czasoprzestrzeni. Ja uważam, że to jest dużo prostsze. Prędkość światła nie jest stała. Bóg stworzył gwiazdy i przesunął je z miejsca na miejsce. Jeśli rozciąganie gwiazd rzeczywiście miało miejsce, to może wyjaśniać efekt przesunięcia ku czerwieni. Zajmiemy się nim po krótkiej przerwie.
Zajmiemy się pytaniem dotyczącym efektu przesunięcia ku czerwieni. Czy dowodzi on temu, że wszechświat się powiększa? Czy dowodzi on temu, że wszechświat ma miliardy lat? Pozwólcie, że wyjaśnię, o czym oni mówią. Kiedy światło świeci przez pryzmat, załamuje się i otrzymujemy kolory tęczy. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. Jeśli skierujemy teleskop na gwiazdę i umieścimy pryzmat na końcu teleskopu, światło przejdzie przez pryzmat, załamie się i otrzymamy te same kolory. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, błękit, indygowy i fioletowy. Będziemy mogli określić, co jest elementem dosycającym, ponieważ różne rzeczy dosycają różne kolory, na przykład miedź dosyca kolor zielony. Każdy z pierwiastków wytwarza odmienny kolor. Dzięki temu zjawisku, patrząc na kolor światła, który gwiazda wytwarza, można określić, z jakich pierwiastków się składa i co jest w niej dosycane. Jednak kiedy patrzymy przez spektroskop na otrzymywane kolory, dostrzegamy również drobne czarne linie, które wskazują na określony dosycający element. Linie te są przesuwane w kierunku koloru czerwonego. Spójrzcie na centralną część tej ilustracji. Czarne linie są przesuwane w stronę czerwonego koloru. Określamy to mianem efektu przesunięcia ku czerwieni. Pytanie brzmi, czym to jest spowodowane? Dlaczego niektóre z tych gwiazd mają czarne linie, które są przesuwane w kierunku czerwonego koloru? Cóż, jest kilka teorii wyjaśniających, czym jest to spowodowane. Najbardziej powszechnie uznawaną i prawdopodobnie jedyną teorią, której uczy się uczniów w szkole, jest teoria efektu Dopplera. Kiedy czekamy na pociąg stojąc na peronie, nadjeżdżający pojazd zgniata fale dźwiękowe i częstotliwość dźwięku rośnie. Kiedy pociąg odjeżdża, rozciąga fale dźwiękowe i częstotliwość dźwięku maleje. Kiedy pociąg odjeżdża, wydaje charakterystyczny piskliwy dźwięk. To zjawisko nazywamy efektem Dopplera. Ma ono miejsce w momencie, gdy dźwięk mija ciebie lub gdy ty mijasz dźwięk. To nie ma znaczenia. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z efektem Dopplera, zmianą częstotliwości dźwięku. Teoria mówi o tym, że gdyby gwiazda poruszała się w naszym kierunku, ściskałaby fale świetlne, dając przesunięcie ku niebieskiemu, a gdyby oddalała się od nas, dawałaby przesunięcie ku czerwieni, ponieważ światło byłoby rozciągane. To jest teoria. Nie sądzę, by ktokolwiek naprawdę wiedział, czym to jest wywołane. Pewien człowiek pisze, to był wczesny sygnał świadczący o tym, że efekt przesunięcia ku czerwieni z pewnością określa odległość do galaktyk. Jednak jeśli chodzi o kwazary, diagram wskazuje na duże rozproszenie pozornego świecenia przy każdym przesunięciu ku czerwieni. W rzeczywistości istnieje niewielka korelacja pomiędzy świeceniem a efektem przesunięcia ku czerwieni. Albo kwazary pojawiają się w niezwykle szerokim zakresie wewnętrznych jasności, jak uważa większość ludzi, albo ich przesunięcia ku czerwieni nie określają odległości. Nie sądzę, że ktokolwiek wie tak naprawdę, co jest powodem efektu przesunięcia ku czerwieni, ale z pewnością na jego podstawie nie można określić odległości do danej gwiazdy, a naukowcy właśnie próbują to zrobić. Patrzą na gwiazdę i mówią, tu nastąpił większy efekt przesunięcia ku czerwieni. Gwiazda musi znajdować się w odległości 10,5 miliarda lat, a nie w odległości 10,2 miliarda lat. Według mnie oni wymyślają wiele rzeczy na podstawie szczątkowych informacji naukowych. Pewien człowiek w czasopiśmie Sky and Telescope powiedział, jedynym wnioskiem, który możemy wyciągnąć jest to, że przynajmniej niektóre z kwazarów są stosunkowo blisko i że spory ułamek ich przesunięć ku czerwieni następuje dzięki czemuś innemu niż powiększanie się wszechświata. Próbuje on powiedzieć, że nie jesteśmy pewni, co tak naprawdę powoduje efekt przesunięcia ku czerwieni. Możliwe, że kwazary są niedaleko stąd. Jest dobra książka, którą gorąco polecam, zatytułowana Pożeracz teorii ewolucji. Ma 900 stron i kosztuje $5. Na stronie 52 jest cały rozdział poświęcony efektowi przesunięcia ku czerwieni oraz efektowi Dopplera oraz tego, co je wywołuje. Tu jest naprawdę wiele dobrych materiałów. Można te książki rozdać wszystkim dzieciom ze szkół średnich. Jest tu dobry rozdział na temat efektu przesunięcia ku czerwieni i jego przyczyn. A ten artykuł mówi z kolei, kwazar o olbrzymim przesunięciu ku czerwieni został odkryty wewnątrz pobliskiej spiralnej galaktyki o dużo mniejszym przesunięciu ku czerwieni. Jeśli przesunięcie ku czerwieni określa odległość, to jak to jest, że gwiazdy jedna mieszcząca się w drugiej dają dwa różne przesunięcia ku czerwieni? Jeśli kwazar znajduje się wewnątrz galaktyki, powinny mieć ten sam stopień przesunięcia ku czerwieni, skoro mają tę samą odległość. Ale oni przyznali się, że odkryli ten kwazar wewnątrz galaktyki i że te dwa obiekty mają inny stopień przesunięcia
Wszechu Czerwieni, chociaż znajdują się w tej samej odległości od Ziemi. Powiedzieli coś takiego. Zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu, obiekty, które nazywamy kwazarami, przypuszczalnie znajdują się na samym obrzeżu widzialnego Wszechświata. Przypuszcza się, że są bardzo jasno świecącymi czarnymi dziurami, otoczonymi dyskiem akrecyjnym, które mają masę milion lub setki milionów razy większą od masy naszego Słońca. Część materii wpada do czarnej dziury, wywołując emisję potężnej ilości energii. Kiedy odkryto to zjawisko, pojawił się obszerny artykuł zatytułowany „Odkrycie prowadzi do kosmicznej zagadki. Czy odległy kwazar może znajdować się w granicach pobliskiej galaktyki?” To naprawdę stworzyło ogromny problem. W jaki sposób dwa obiekty, które mimo, że mieszczą się w tym samym położeniu, mają różne odległości od Ziemi? Cóż, to nie stwarza żadnego problemu, jeśli zdamy sobie sprawę, że w mierzeniu odległości nie możemy polegać na efekcie przesunięcia ku czerwieni. Oni jednak usilnie twierdzą, że Wszechświat rozciąga się na miliardy lat świetlnych, co jest prawdopodobne. Następnie używają tego jako dowodu, by twierdzić, że ma miliardy lat. Dlatego właśnie to wszystko staje się dla nich problemem. Gdyby po prostu zaakceptowali to, co jest napisane w Biblii, wtedy nie byłoby dla nich żadnego problemu. W tym artykule jest napisane, kwazar o olbrzymim przesunięciu ku czerwieni został odkryty wewnątrz pobliskiej spiralnej galaktyki z dużo mniejszym przesunięciem ku czerwieni. Nierozwikłana zagadka dla astronomii popierającej teorię Wielkiego Wybuchu. Całkowicie się z tym zgadzam. Jeśli wierzysz w teorię Wielkiego Wybuchu, masz do czynienia z nierozwikłaną zagadką. Science News opublikowało artykuł, w którym jest napisane: kolejna seria badań wskazuje na to, że Wszechświat wydaje się mieć od 8,4 do 10,6 miliarda lat. Nowe badania opierają się na teleskopie Hubble'a, który określa dystans do odległych galaktyk. Zespół prowadzony przez Tanvira z Uniwersytetu Cambridge w Anglii wykorzystał dwustopniową metodę w celu oszacowania stałej Hubble'a. Zastanówcie się nad tym przez chwilę. Jak wielu z was uczyło się algebry? W równaniu mamy zmienne. Mnożymy zmienną przez stałą. Jeśli jakaś stała się zmienia, otrzymujemy inny wynik. Wszystko, czym oni się zajmują w związku z mierzeniem odległości do gwiazd, opierają na czymś, co określają jako stałą Hubble'a. Ale oni nawet nie wiedzą, czym ona jest. Stała Hubble'a jest szacunkowa. To radykalnie wpływa na wynik równania. Czy Wszechświat ma 8,4 czy 10,6 miliarda lat? Kiedy brałem udział w debacie z Hugh Rossem w programie Powody, by wierzyć, powiedział, że Wszechświat ma 17,42 miliardów lat. 17,42 miliardów? Skąd o tym wiesz? Niektóre podręczniki mówią, że 18 miliardów, inne, że 20. Są też takie, które twierdzą, że 12. Przedział liczbowy jest dość duży. Faktem jest jednak to, że oni tak naprawdę tego nie wiedzą. Wymyślają te liczby, po prostu je wymyślają. Artykuł dalej mówi, trzeba być bardzo ostrożnym z wyciąganiem wniosków, ponieważ wszystkie pomiary oparte na stałej Hubble'a zawierają ogromne błędy systematyczne. Podoba mi się artykuł, który ukazał się kilka lat temu w Discover. Astronomowie byli przekonani, że Weil, będąca jedną z najlepiej poznanych pozostałości po wybuchu supernowej, znajduje się w odległości 2500 lat świetlnych od Ziemi i ma 18 tysięcy lat. Mylili się. W rzeczywistości Weil znajduje się w odległości 1500 lat świetlnych od Ziemi i ma 5000 lat. Widzicie? 4 lata temu naukowcy zorientowali się, że ich obliczenia były mylne. Skąd wiecie, że pozostałe liczby, które nam podają, są prawidłowe? Myślę, że powinniśmy powiedzieć, dopóki ktoś nie udowodni, że Biblia się myli, będę w nią wierzył. Zamiast mówić, naukowcy mówią, że Biblia się myli, dlatego musimy wierzyć naukowcom. Nie poddawajcie się temu nurtowi. Nawet najbliżej położone Cefeidy są tak odległe, że trudno jest dokładnie określić ich odległość. Ze względu na to wszystkie olbrzymie odległości w literaturze astronomicznej są obarczone 10% błędem. Wiele różnych czynników może być przyczyną błędów w pomiarach. Omówiliśmy już trójkątowanie, czyli mierzenie odległości za pomocą trygonometrii. W pomiarach tych mamy do czynienia z niewiarygodnymi błędami. Dokonanie obliczeń jest niemożliwe ze względu na ogromne odległości. Naukowcy powiadają, wiemy, że natężenie świecenia gwiazdy ma swoje źródło w dwóch czynnikach, odległości oraz pochłanianiu materii. Patrzą na gwiazdę i mówią, o rety, wiemy, że ta gwiazda jest oddalona od Ziemi o 4 miliardy lat świetlnych. Spójrzcie na tamtą, jest tylko w połowie tak jasna jak poprzednia, co oznacza, że musi znajdować się w odległości 8 miliardów lat świetlnych stąd. Wykorzystali prawo odwrotności kwadratu. Jest to logiczne pod warunkiem, że pomiędzy gwiazdą a Ziemią nie ma niczego, co pochłaniałoby lub rozpraszało światło. To, że gwiazda wytwarza bardziej przytłumione światło, niekoniecznie oznacza, że znajduje się ona w większej odległości od Ziemi. Może to po prostu oznaczać, że między nią a Ziemią jest coś, na przykład chmura pyłu. Przestrzeń kosmiczna jest pełna takich rzeczy. Naukowcy przyznają, ogólnie mówiąc, prawidłowe rozgraniczenie między tymi dwoma czynnikami nie jest możliwe.
Hatton Harp doświadczył prześladowań, ponieważ ośmielił się zakwestionować efekt przesunięcia ku czerwieni. Naświetlił pewne problemy związane z tym zjawiskiem. Powiedział, są pewne problemy związane z efektem przesunięcia ku czerwieni, a oni odpowiedzieli, skoro tak, jesteś zwolniony, wynoś się stąd i nie wracaj, chyba że będziesz pokutować. Nie można kwestionować pewnych rzeczy. One są święte. Biblia mówi w Księdze Izajasza 42:15, że Bóg rozciągnął niebiosa i w Księdze Jeremiasza 10, On rozciągnął niebiosa. Biblia mówi 17 razy o tym, że Bóg rozciągnął niebiosa. Co to znaczy? Pozwólcie, że zgadnę. On rozciągnął niebiosa. Nie sądzę, że ktokolwiek wie, ale istnieje kilka teorii dotyczących tego, co może powodować efekt przesunięcia ku czerwieni. Weźcie pod uwagę to, że efekt przesunięcia ku czerwieni jest prawdopodobnie jedynym strzępkiem danych naukowych, które są wykorzystywane w celu wspierania teorii wielkiego wybuchu. Naukowcy patrzą na gwiazdy i mówią, efekt przesunięcia ku czerwieni, efekt przesunięcia ku czerwieni, te gwiazdy się oddalają. Co to znaczy? To znaczy, że kiedyś wszystkie były w tym samym miejscu. Efekt przesunięcia ku czerwieni jest dowodem na teorię Wielkiego Wybuchu, a teoria Wielkiego Wybuchu jest jedną z najgłupszych teorii w historii ludzkości. Istnieje kilka czynników, które mogą być odpowiedzialne za efekt przesunięcia ku czerwieni. Jednym z nich jest rozciąganie nieba od momentu stworzenia. Jeśli oddalanie się gwiazd następuje na skutek ich rozciągania, to może tłumaczyć efekt przesunięcia ku czerwieni. Może światło się męczy. Być może światło się męczy, ja się męczę. Nie wiem, czy światło się męczy, czy nie. Wiemy, że światło biegnące przez pryzmat załamuje się, ponieważ fale o różnej częstotliwości mają różne poziomy energetyczne. W taki właśnie sposób powstaje tęcza. Być może jest to efekt poruszania się w przestrzeni kosmicznej. Czy przestrzeń kosmiczna jest pusta, czy może coś w niej jest? Czy światło biegnące w przestrzeni przenika przez coś? Nie wiem. Może jest to związane z efektem Dopplera. Tak, może być. Być może światło przechodzące przez czarną dziurę zmniejsza lub zwiększa prędkość. Robert Gentry umieścił wspaniały artykuł na swojej stronie internetowej halos.com. Jeśli chcecie poczytać więcej na temat efektu przesunięcia ku czerwieni i problemów z nim związanych, tam znajdziecie wszystkie techniczne szczegóły. Jeśli chodzi o temat związany z gwiazdami, jest dobra książka autorstwa Briana Younga zatytułowana Gwiazdy. Boże Słowo wypisane na niebie. Możecie ją u nas kupić za $10. Jest to wspaniała książka o gwiazdach. Chrześcijanie nie powinni bać się astronomii. Astrologia to zupełnie inna kwestia, ale nie astronomia. Bóg stworzył wszystko. Tu mam jeszcze jedną niezwykłą książkę. Astronomia i Biblia. Autorem jest Donald B. DeYoung. Uważam, że powinniśmy się uczyć astronomii, uczyć się o tym, co Bóg stworzył. A ta książka jest nieco kontrowersyjna. Została napisana przez D. Jamesa Kennedy'ego z Coral Ridge Ministries, z kościoła prezbiteriańskiego Coral Ridge. Kennedy mówi o swoich przekonaniach dotyczących prawdziwego znaczenia zodiaku. Omawia 12 znaków zodiaku i pokazuje, że za każdym z nich prawdopodobnie kryła się kiedyś opowieść z Ewangelii, która obecnie została wykrzywiona i stała się horoskopem. Możecie kupić tę książkę na coralridge.com. Kosztuje około $6 lub $8. Biblia mówi o konstelacjach. W Księdze Joba, rozdziale 38, mówi o Plejadach, Orionie oraz gwiazdach Zodiaku, Mazalot i Arkturze. Są konstelacje, o których wspomina Biblia. Co to znaczy? Nie wiem. Nie znam nikogo, kto by wiedział, co to oznacza ze stuprocentową pewnością, ale za chwilę przedstawię to, co sądzą niektórzy chrześcijanie. Kiedy Bóg stworzył świat, Adam nie miał Biblii. Bo nie została jeszcze napisana. Bóg postanowił zapisać Ewangelię w gwiazdach. 12 różnych konstelacji opowiedziało historię odkupienia i przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa. Jedna z teorii sugeruje, że Sfinks umieszczony przed piramidą w Egipcie został wybudowany, aby pokazać nam, w jaki sposób odczytywać znaki zodiaku. Sfinks ma głowę kobiety, a ciało lwa. Kiedy odczytujemy znaki zodiaku, nie powinniśmy zaczynać od koziorożca, styczeń, jak to zazwyczaj robimy, ale od panny, a następnie przejść przez 12 konstelacji i skończyć na lwie. Nie jestem tej teorii pewien. Wiem tylko, że dziś horoskop jest wykrzywiony, bo szatan zawsze bierze to, co robi Bóg, wykręca to i zmienia. Ale jeśli chcecie się temu bliżej przyjrzeć, w porządku. Wydaje się, że coś w tym naprawdę jest i może rzeczywiście Ewangelia jest wypisana w gwiazdach. Carl Bow jest autorem ciekawej teorii. Twierdzi on, że każda konstelacja wytwarza inne fale radiowe. Gwiazdy wytwarzają fale radiowe. Uważa, że sklepienie lodu, które kiedyś znajdowało się ponad Ziemią, mogło zmienić te częstotliwości radiowe w fale akustyczne, podobnie jak w radiu kryształkowym, które rzeczywiście wibruje.
Być może Adam i Ewa słyszeli muzykę gwiazd, o której jest mowa w Księdze Joba w 38 rozdziale. Niezależnie od tego, czy jest to prawdą, czy nie, teoria mówi pewną ciekawą rzecz, że cała Ewangelia była im nieustannie śpiewana przez okrągły rok. Kto wie? Kolejne pytanie. Czy słońce się kurczy? W ostatnich 10 latach wśród kreacjonistów dochodziło do pewnych kontrowersji na ten temat. Słońce się kurczy. Co do tego nie ma żadnych większych wątpliwości. Czy jest to dowód na to, że nie ma ono miliardów lat? Cóż, tak właśnie uważam. Słońce ewidentnie ulega procesowi spalania. Możecie wyjść na zewnątrz i spojrzeć na nie. Traci około 5 milionów ton na sekundę. Niezła dieta odchudzająca. To oczywiście oznacza, że kiedyś było większe. Nie trzeba być geniuszem, żeby dojść do takiego wniosku. Bulletin of American Astronomical Society w 1979 roku opublikował pewien artykuł. Niektórzy ludzie kwestionują jego słuszność. Jest w nim napisane. Od 1836 roku ponad 100 różnych obserwatorów z Obserwatorium Royal Greenwich w Anglii oraz z Obserwatorium Marynarki Wojennej w Stanach Zjednoczonych dokonało prostych wzrokowych pomiarów, które sugerują, że średnica Słońca kurczy się w tempie około 0,1% w każdym stuleciu lub około 1,5 metra na godzinę. Załóżmy przez chwilę, że jest to prawda. Jeśli Słońce ulega spalaniu i zmniejsza się o około 1,5 metra na godzinę, jest tu mowa o średnicy, to jego promień będzie mniejszy o około 75 cm. Słońce i Ziemię dzieli 150 milionów kilometrów. Jeśli podzielisz to przez 75 cm na godzinę, zorientujesz się, że Słońce nie może mieć miliardów lat. Mamy tu oczywiście do czynienia z kilkoma dodatkowymi założeniami. Czy tempo kurczenia się i spalania zawsze było takie samo? Mam świadomość tego, że jest tu wiele wbudowanych założeń. Ale sądzę, że wszyscy możemy się zgodzić z tym, że Słońce ulega spalaniu. Wszyscy możemy się zgodzić z tym, że Słońce się zmniejsza. Kilka bardziej skomplikowanych technik również potwierdza fakt, że Słońce się kurczy, chociaż ten domniemany kolaps wynosi jedynie 1/7. To jest tabela przedstawiająca wykres tego, co zostało zaobserwowane i spisane. Naukowcy spojrzeli na Słońce i zmierzyli jego średnicę, używając trygonometrii. Zmierzyli średnicę i powiedzieli, ojej, średnica biegunowa i równikowa Słońca kurczą się. Wiem, że Słońce drga, poszerza się i kurczy, smaży się jak pianka cukrowa. Ogólnie rzecz biorąc, jak sami widzicie na wykresie, traci swoją wielkość. Gdybyśmy cofnęli się o kilka miliardów lat wstecz, moglibyśmy założyć, że pojawiłby się pewien problem. Gdyby Słońce było większe, dość szybko wchłonęłoby Merkury, Wenus, a potem Ziemię. Nie wiem, jak daleko wstecz musielibyśmy się cofnąć. Uważam, że chrześcijanie powinni być bardzo ostrożni z określaniem dat. Nie mówcie, to się wydarzyło 18,6 miliona lat temu, bo wtedy ateiści zaczną się kłócić o liczby i nie pojmą sprawy, nie zrozumieją koncepcji. Faktem jest, że Słońce ulega spalaniu. Kiedyś było większe. To otworzy pewien problem w waszej teorii. Jednak o wiele większym problemem niż rozmiar Słońca jest jego masa. Grawitacja jest wprost proporcjonalna do ciężaru danego obiektu, do jego masy. Gdyby Słońce było bardziej masywne, grawitacja byłaby silniejsza. Zaczęłaby wsysać planety, ściągać je z ich orbit. Tak, Słońce się kurczy, ale to może stanowić problem dla kogoś, kto wierzy, że Wszechświat ma miliardy lat. Nie wymieniałbym żadnej konkretnej liczby, ale to z pewnością tworzy problem. Danny Faulkner, mój dobry przyjaciel, jest astronomem na Uniwersytecie w Południowej Karolinie. Nagrywał moją debatę z Hugh Rossem. Na swojej stronie internetowej umieścił wspaniały artykuł zatytułowany Paradoks słabego młodego Słońca i wiek Układu Słonecznego. Jest dość długi. Danny pisze, gdybyśmy cofnęli się w czasie, światło słoneczne byłoby bardziej przyćmione, co tworzy pewien problem. W jaki sposób rośliny przetrwałyby zmianę natężenia światła słonecznego? Ewolucjoniści utrzymują, że życie pojawiło się na Ziemi około 3,8 miliardów lat temu. Od tamtej chwili natężenie światła słonecznego wzrosłoby o około 25%. Skoro teraz Słońce świeci o 25% jaśniej niż wtedy, w jaki sposób doszło do ewolucji roślin? Dele omawia tu kilka ważnych problemów. Paradoks słabego młodego Słońca jest problemem dla tych, którzy wierzą w ewolucję. Dele mówi, że logicznym wnioskiem, do jakiego dochodzi, jest to, że Ziemia nie ma miliardów lat.
Oczywiście jakiś inny astronom powie, to niemożliwe, oczywiście, że Ziemia ma miliardy lat. Tak na pewno jest. Najwyraźniej ta idea im się nie podoba. A co z datowaniem radiowęglowym? Ciągle mnie o to pytają. Jonathan wydał na tę książkę $70. Niedawno ukazała się kolejna edycja, która kosztuje 80. Radioizotopy i wiek Ziemi. Chociaż nie jestem światowym ekspertem w dziedzinie datowania radiowęglowego, sądzę, że będę w stanie wyjaśnić kilka rzeczy. Jestem nauczycielem. Postaram się wyjaśnić to tak, jak najlepiej potrafię. Taka jest właśnie rola nauczyciela. Brać coś, co jest złożonym problemem i wyjaśnić to w taki sposób, aby było zrozumiałe dla przeciętnej osoby. Ze względu na to, że uczę na poziomie mniej więcej czwartej klasy szkoły podstawowej, najpierw sam muszę zrozumieć daną rzecz, a dopiero potem mogę ją wytłumaczyć. Pozwólcie, że wam wyjaśnię, jak powinno działać datowanie radiowęglowe, a potem powiem wam, jaki jest główny problem z tym związany. Datowanie radiowęglowe zostało wymyślone dopiero w 1949 roku, czyli 60 lat temu. Kiedy w 1830 roku mówiono dzieciom, że Ziemia ma miliardy lat, nie było to efektem datowania radiowęglowego. Nikt wtedy nie myślał i nie słyszał o datowaniu radiowęglowym. Dlaczego 160 lat temu uczono dzieci, że Ziemia ma miliardy lat? Cóż, ponieważ żeby teoria mogła zdobyć uznanie, trzeba było miliardów lat. Oto dlaczego. Mam na myśli to, że gdybym wam powiedział, że żaba zamieni się w księcia, jeśli ją pocałujecie, odpowiedzielibyście mi, że to bajka, ale gdybym wam powiedział, dzieci, żaba zamieni się w księcia, jeśli poczekacie miliardy lat. Ojej, teraz możemy w to wierzyć. Nie, to jest wciąż ta sama bajka, idiotyczna koncepcja. Wszystko zaczęło się od kolumny geologicznej. Więcej na ten temat znajdziecie na DVD numer 4 i 6. Ziemia została podzielona na warstwy – kenozoik, paleozoik, archeozoik. Każdej warstwie przypisano nazwę, wiek oraz rejestr skamieli. Omawialiśmy to na DVD numer 4. A potem naukowcy powiedzieli, a teraz musimy udowodnić, że te warstwy mają wiele lat. Wyssali więc sobie liczby z palca. Każdy rodzaj datowania, włączając w to datowanie radiowęglowe, musi pasować do kolumny geologicznej. W przeciwnym razie jest odrzucany. Zakłada się, że kolumna geologiczna jest prawidłowa tylko dlatego, że nauczano o niej przez 180 lat. Nie. Fakt, że nauczano o niej przez 180 lat, nie czyni jej prawdziwą. Taki jednak sposób myślenia przejawiają naukowcy. Wiemy, że kolumna geologiczna jest ogólnie uznana, dlatego datowanie radiowęglowe musi do niej pasować. Jeśli nie pasuje, odrzucamy je. Kontynuujemy badania aż do momentu, gdy będzie pasować. Bardzo prawdopodobne jest, że badają jakąś próbkę 5 lub 6 razy, zanim otrzymają satysfakcjonujący dla nich wynik. Skąd wiadomo, że któryś z wyników jest prawdziwy, skoro za każdym razem jest inny? Skąd wiadomo, że któryś z nich jest prawdziwy? Nie można by było wykonać datowania radiowęglowego, gdyby uprzednio nie powstała kolumna geologiczna. Od czasów Williama Smitha, od początku XIX wieku, skamieliny były i nadal są najlepszą i najdokładniejszą metodą datowania i określania zależności ze skałą, w której występują. Oprócz kilku bardzo współczesnych przykładów, które są w rzeczywistości związane z archeologią, nie ma żadnych przypadków datowania radiowęglowego używanego w celu określenia wieku skamielin. Nie określa się wieku skamielin poprzez datowanie radiowęglowe. Ich wiek określa się poprzez ich położenie geologiczne. W taki sposób się to robi. Atmosfera ziemska ma około 160 km grubości. Statek kosmiczny w celu pozbycia się tarcia musi wznieść się 160 km w górę. A w linii prostej 160 km to wcale nie tak daleko. To jak połowa drogi stąd do Tallahassee. Kiedy przyjrzymy się atmosferze, interesujące jest to, że jest ona podzielona na wyróżniające się warstwy. Ma warstwę radiatora, gdzie na wysokości 11 lub 12 km robi się bardzo zimno, od 30 do 40 stopni poniżej zera. Atmosfera ziemska zawiera głównie azot, 78% azotu, 21% tlenu i odrobinę dwutlenku węgla, żeby rośliny mogły oddychać. Rośliny oddychają za pomocą dwutlenku węgla, w którym jest bardzo mała ilość radioaktywnego węgla 14, 0,000765%. Ten radioaktywny węgiel 14 różni się od normalnego węgla. Jest wytwarzany na skutek promieniowania uderzającego w atmosferę. Światło słoneczne uderza w atmosferę, rozbija azot i zamienia go w węgiel 14. Wszystko zaczyna się od światła słonecznego uderzającego w atmosferę. Mówię to po to, żeby wyjaśnić wam ten proces. Każdego roku jest wytwarzanych około 10 kg węgla 14. Jest on rozrzucany po całym świecie.
Gdybym wam powiedział, że po całym świecie zostało porozrzucanych równomiernie 10 kg złota, nawet byście go nie szukali. To są tak niewielkie ilości, że nie bylibyście w stanie ich znaleźć. Jeśli spojrzycie na układ okresowy pierwiastków, zobaczycie, że węgiel i azot mieszczą się obok siebie. Ciężar atomowy azotu to 14, a węgla 12. Ale kiedy światło słoneczne rozbija azot, wytrąca się z niego kilka substancji i staje się on węglem 14. Waży tyle samo co azot, ale teraz jest węglem. Nazywa się radioaktywnym węglem. To wcale nie oznacza, że lubi słuchać radia. Jest niestabilny i rozpadnie się. To tak jak z trzema chłopakami spotykającymi się z jedną dziewczyną. Taka relacja nie potrwa zbyt długo. Coś pójdzie nie tak jak trzeba. Węgiel 14 nie jest trwały. Nie podoba mu się bycie węglem 14. Chce się szybko wydostać z tej sytuacji, więc rozpada się. Zgodnie ze średnią statystyczną, około połowa węgla 14 będzie się rozpadać co 5700 lat. Dzieje się to na chybił trafił. Kiedy macie stertę cząsteczek, nigdy nie ma pewności, która z nich się rozpadnie. Statystyki mówią nam, że około połowa z nich będzie się rozpadać co 5700 lat, tak w przybliżeniu. Węgiel 14 unosi się w atmosferze, podobnie jak pozostała część węgla, i utlenia się, jak to ma węgiel w zwyczaju, przez co staje się dwutlenkiem węgla. Pierwiastki te zaczepiają się o siebie i radośnie unoszą w atmosferze. Rośliny oddychają dwutlenkiem węgla. Zwierzęta przychodzą i jedzą rośliny. Podsumujmy. Węgiel 14 w następujący sposób dostaje się do świata żywych. Jest wytwarzany na skutek uderzeń promieni słonecznych w atmosferę. Rośliny go wdychają, a zwierzęta jedzą rośliny. Prawdopodobnie w ciągu całego swojego życia albo jedliście rośliny, albo zwierzęta, które zjadły rośliny. Jak wielu z was to zrobiło? Na przykład dziś na obiad? Wszystko, co jemy, pochodzi z jednego z tych dwóch źródeł, albo roślin, albo zwierząt, które zjadły rośliny. Rośliny wchłaniają dwutlenek węgla, z którego część jest radioaktywna. Skoro atmosfera zawiera 0,000765% węgla 14, zakłada się, że rośliny również zawierają 0,000765% węgla 14. Prawdopodobnie to rozsądne założenie, z którym nie mam zamiaru się spierać. Chciałbym jedynie wskazać na to, że może być to jedno z tuzina założeń, które wprowadzają zamieszanie do datowania radiowęglowego. Prawdopodobnie masz w sobie 0,000765% węgla 14, ponieważ jadłeś rośliny lub zwierzęta, które jadły rośliny. Wszystko w naturze zachowuje stan równowagi. Gdy roślina lub zwierzę umiera, przestaje jeść, nie przyjmuje już więcej węgla 14 i przestaje oddychać. Zaczyna się rozkładać. Proces rozkładu następował nawet w czasie ich życia, ale teraz nie ma już czym zastąpić rozkładających się komórek. Naukowcy porównują ilość węgla 14 w skamielinie z jego ilością w atmosferze i mówią: ojej, ta skamielina zawiera tylko połowę ilości węgla, którą powinna, co świadczy o tym, że nastąpił okres połowicznego rozpadu. Upłynęło 5700 lat. Rozpad ten następuje po śmierci rośliny bądź zwierzęcia, ale teraz nie ma już czym zastąpić rozkładających się komórek. Kiedy roślina lub zwierzę żyło, miało w sobie 0,000765% węgla 14, a skoro teraz ma tylko 0,000033825% węgla 14, to oznacza, że nastąpił jeden okres półrozpadu lub dwa lub trzy i tak dalej. Teoretycznie nigdy nie uzyskamy wyniku równego zero. Jednak praktycznie poniżej pewnej ilości nie jesteśmy w stanie dokonać pomiarów. Skończy nam się materiał do badania. Zaczynamy od jednej drugiej, poprzez jedną czwartą, potem jedną ósmą, jedną szesnastą, aż w końcu nie będziemy w stanie dalej dokonywać pomiarów. Instytut Badań nad Kreacjonizmem opublikował pewien wspaniały artykuł. To właśnie w tym instytucie przeprowadzano projekt dotyczący izotopów i wieku Ziemi. W artykule jest napisane: przy jego krótkim okresie połowicznego rozpadu, wynoszącym 5700 lat, żaden węgiel o masie atomowej 14 nie ma prawa istnieć dłużej niż 250 tysięcy lat. Po tym czasie powinien zniknąć. Udowodniono, że niemożliwym jest, by poniżej warstwy Pleistocenu, epoka lodowcowa, znaleziono jakiekolwiek naturalne źródło węgla, które nie zawierałoby istotnej ilości węgla 14, chociaż twierdzi się, że warstwa ta ma miliony bądź miliardy lat.
Standardowe laboratoria zajmujące się badaniem węgla 14 zdawały sobie sprawę z tej anomalii od wczesnych lat 80. i starały się ją wyeliminować. Nie są w stanie jej w żaden sposób wyjaśnić. Ostatnio najlepsze światowe laboratorium, które w ciągu 2 dekad nauczyło się, jak mierzyć śladowe ilości węgla 14 i nie zanieczyszczać próbek, zostało wynajęte przez kreacjonistów do przeprowadzenia badań i potwierdziło wcześniejsze obserwacje dla próbek węgla, a nawet dla tuzina diamentów. Zastanówcie się, co to może oznaczać. W podręcznikach jest napisane, że węgiel tworzył się 250 milionów lat temu w okresie karbońskim. Ale kiedy poddajemy węgiel badaniom, on wciąż zawiera węgiel 14. Jak to jest możliwe? Skoro wszystkie atomy węgla 14 zniknęły, powiedzmy w ciągu 40 lub 50 tysięcy lat, dlaczego w węglu jest nadal węgiel 14? Jest pewne uzasadnienie, a może węgiel nie ma ćwierci miliona lat? Rety im się nie podoba taka odpowiedź, będą kontynuować poszukiwania, aż znajdą inną. Ta odpowiedź z pewnością im się nie podoba. Diamenty, które, jak twierdzą, tworzyły się miliony lat temu, wciąż zawierają węgiel 14, a przecież nie można ich zanieczyścić. Mam na myśli to, że diament jest najtwardszą substancją, jaką znamy. Więc w jaki sposób węgiel 14 znalazł się w diamencie? Kiedy powstał diament? Nie jestem pewien, kiedy powstał diament. Wiem, że Superman robi go w kilka minut. No wiecie, bierze kawałek węgla, ściska go w dłoni, żeby dać Louis. Ale w ciągu ostatnich 20 lat zdobyto wiedzę, jak wytwarzać diamenty niczym nie różniące się od naturalnych. Diamenty powstają pod wpływem wysokiego ciśnienia. Sztuczne diamenty są produkowane od lat. Początkowo jednak nie wiedziano, w jaki sposób wytworzyć duże diamenty. Stało się to dopiero w 2005 roku na drodze procesu syntetycznego. Ostatnio pojawiają się następujące ogłoszenia. Weź swoje nieżywe zwierzątko, spal ciało, poddaj je kremacji i wytwórz z niego diament pod wpływem ciśnienia. Możesz nosić na szyi swojego psa do końca życia albo swoją byłą żonę. Nie sądzę, żebym zrobił coś takiego. Rozmawialiśmy o tym wczoraj w radio. W każdym razie tu jest napisane. Nawet diamenty zawierają węgiel 14 oraz które nie mogłyby być zanieczyszczone. Fakt ten stanowi bardzo mocny dowód na to, że Ziemia ma zaledwie tysiące, a nie miliardy lat. Ta książka o radioizotopach i wieku Ziemi jest trudna i ciężko się ją czyta. Jonathan jest bardzo mądry. Jonathan, ile przeczytałeś? Połowę? I zajęło ci to prawie rok? Tak, ciężko się ją czyta. Jeśli potrzebujecie uproszczonej wersji, nie sięgajcie po tę książkę. Jest zbyt głęboka. To jest wspaniała książka autorstwa Donalda B. DeYounga. Tysiące, nie miliardy. Za pomocą potocznego języka pokazuje na wiele różnych sposobów, że Ziemia nie ma miliardów lat. Chciałbym wskazać na pewne założenie związane z datowaniem radiowęglowym. Naukowcy mówią, wiemy, że węgiel rozpada się w określonym tempie i wiemy, że jeśli jest go tylko połowa, nastąpił okres połowicznego rozpadu. To są założenia, które wprowadzają wiele zamieszania. Pokażę wam, w jaki sposób to działa. Gdybym powiedział, napełnimy to wiadro wodą i podał Lei wąż, mówiąc, Lea, napełni to wiadro wodą. To, czego nie wiecie, to fakt, że wydrążyłem w wiadrze otwory. Kiedy Lea wlewa wodę do wiadra, woda wycieka. Podobnie dzieje się z waszym kontem. Wpłacacie pieniądze, a one gdzieś wyciekają. Jak wielu z was ma takie doświadczenia? Atmosfera ziemska przypomina trochę takie wiadro. Zawsze dostaje świeżą dawkę węgla 14, około 10 kg każdego roku i ta dawka zawsze wycieka na skutek rozpadu. Pytanie brzmi, ile czasu musi upłynąć, żeby osiągnąć stan równowagi? Jeśli chodzi o wiadro, można dokonać obliczeń matematycznych. Jeśli wlewam określoną ilość wody na minutę i określona ilość wody na minutę wycieka, kiedy zostanie osiągnięty stan równowagi, można to obliczyć. Zadano pytanie, kiedy atmosfera osiągnie stan równowagi? Człowiek, który wynalazł datowanie radiowęglowe w późnych latach 40., zastanawiał się, kiedy atmosfera osiągnie stan równowagi. Przeprowadzono kilka badań na ten temat i powiedziano, gdybyśmy wzięli całkiem nową planetę Ziemię, stworzyli ją od samego początku i wprawili ją w ruch wokół Słońca, ile czasu zajęłoby osiągnięcie stanu równowagi w atmosferze pomiędzy tempem tworzenia a tempem niszczenia? Określono, że żeby osiągnąć stan równowagi, zajęłoby to około 30 tysięcy lat. Nie mam pojęcia, jak oni do tego doszli. Możecie wziąć te naukowe wskaźniki i sami obliczyć.
Zgodnie z moją bezstronną opinią, popełniono dwa błędy. Powiedziano, po pierwsze, wiemy, że Ziemia ma miliardy lat. Błąd numer jeden. Błąd numer dwa. Możemy zignorować problem ze stanem równowagi, ponieważ przekroczylibyśmy ten punkt 30 tysięcy lat temu. Czy zdajecie sobie sprawę, że odkryto, że Ziemia wciąż nie osiągnęła stanu równowagi? Radioaktywny węgiel tworzy się od 28 do 37% szybciej niż się rozpada. Zastanówcie się nad tym przez chwilę. Skoro radioaktywny węgiel tworzy się szybciej niż się rozpada, to oznacza, że Ziemia ma mniej niż 30 tysięcy lat. To po pierwsze. Po drugie, nie można określić wieku czegokolwiek za pomocą metody datowania radiowęglowego, ponieważ musielibyśmy wiedzieć, kiedy coś żyło, żeby obliczyć, kiedy to żyło. Musielibyśmy wcześniej wiedzieć, kiedy coś żyło, żeby obliczyć, ile wtedy wdychało węgla 14. To tak nie działa. Istnieje strona internetowa www.archi.org, na której można znaleźć więcej informacji dotyczących tego, że Ziemia jeszcze nie osiągnęła stanu równowagi. Istnieje coś takiego jak krzywa kalibracyjna. Jeśli zwierzę nadal żyje, powinniśmy otrzymać na jedną minutę, na 1 gram, 16 trzasków na liczniku Geigera. Jeśli otrzymujesz jedynie 8 trzasków, mówimy, że zwierzę właśnie zakończyło okres połowicznego rozpadu. Jeśli otrzymujesz 4 trzaski, minął kolejny okres rozpadu. Jest to nazywane krzywą kalibracyjną. Teoretycznie brzmi to całkiem dobrze. Mamy tu jednak do czynienia z kilkoma oczywistymi domniemaniami. Nie mam pojęcia, dlaczego oni tego nie dostrzegają. Przypuśćmy, że wchodzicie do pokoju i mówię, na stole płonie świeca, chcę wiedzieć, kiedy została zapalona. Świeca ma teraz około 20 cm wysokości. Mówicie, to mi nic nie mówi. Musimy dowiedzieć się, w jakim tempie świeca się spala. Mierzymy przez chwilę tempo spalania świecy. Używamy stopera stosowanego na zawodach sportowych i ustawiamy go tak, aby mierzył czas z największą możliwą dokładnością. I wszyscy zgodzimy się, że świeca spala się z prędkością 2,5 cm na godzinę. Mamy dwa fakty. Świeca ma wysokość około 20 cm i spala się z prędkością 2,5 cm na godzinę. Kiedy została zapalona? Nie jesteśmy w stanie tego obliczyć, jeśli nie dokonamy pewnych założeń. Założenie numer jeden. Jaka była na początku wysokość świecy? I założenie numer dwa. Czy świeca zawsze spalała się w tym samym tempie? Obydwa założenia nie są znane. Kiedy mamy do czynienia ze skamieliną znajdującą się w błocie, można w niej zmierzyć ilość węgla 14 i tempo jego rozkładu. Nie twierdzę, że nie. Ile było węgla 14 w skamielinie w chwili śmierci? Nie wiem. Czy węgiel rozpadał się zawsze w tym samym tempie? Nie wiem. Czy został zanieczyszczony, tkwiąc w błocie przez te miliony lat? Nie mamy jak się tego dowiedzieć. Gdyby Ziemia miała sklepienie z wody lub lodu ponad atmosferą, omawiamy ten temat na seminarium numer 2, sklepienie blokowałoby dużą część promieniowania słonecznego, co by powstrzymywało tworzenie się większości węgla 14. Zatem zwierzęta, które żyły przed potopem, żyły w świecie o dużo mniejszej ilości węgla 14. Zwierzę, które żyło 4400 lat temu, dałoby na liczniku Geigera wynik zaczynający się powiedzmy od 4 trzasków, a dziś, 4400 lat po potopie, zaczynamy od 16. Trzasków. Wykopujemy skamielinę 4400 lat po potopie i mówimy, ojej, znaleźliśmy mamuta, który został pogrzebany i ma w sobie węgiel. Zakładamy, że obliczenia zaczynają się od 16 trzasków, ale kiedy go badamy, otrzymujemy tylko 2 trzaski. Sądzimy, że przeszedł już 4 okresy rozpadu, a on w rzeczywistości zakończył dopiero jeden okres połowicznego rozpadu. To właśnie z tego powodu ta metoda nigdy nie zadziała. Kiedy po raz pierwszy wynaleziono datowanie radiowęglowe w 1949 roku, William Libby przeprowadził pewne badania i stwierdził, kończyna dolna mamuta miała 15 tysięcy lat, a jego skóra 21 tysięcy. W jaki sposób dwie odrębne części tego samego zwierzęcia mogą mieć różny wiek? Jest to oczywiste, że jedna z liczb jest nieprawidłowa. Skąd wiemy, że którakolwiek z nich jest prawidłowa? A jeśli nawet jedna z nich jest prawidłowa, skąd wiemy, która? Nie widzę żadnego sposobu, żeby to określić. Sprawdźmy, czy może być jeszcze gorzej. 14 lat później zbadano żywą małżę. Miała 2300 lat i wciąż żyła. W 1970 roku na Sympozjum Noblistów powiedziano, jeśli datowanie węgla 14 popiera nasze teorie, napiszemy o tym główny artykuł. Jeśli nie potwierdza ich całkowicie, to umieścimy o nim małą wzmiankę, ale jeśli ta metoda jest całkowicie przestarzała, to nie napiszemy o niej. Czy to oznacza, że oni mogą wybierać takie liczby, jakie tylko chcą? Dokładnie tak. Jeśli liczba nie pasuje do tego, czego oczekiwali, jest odrzucana na bok.
W roku 1971 okazało się, że świeżo zabita foka ma 1300 lat, kiedy określono jej wiek za pomocą datowania radiowęglowego. Nie można zaprzeczyć, że problemy związane z datowaniem radiowęglowym są poważne. Pomimo 35 lat ulepszeń technologicznych oraz gruntowniejszej wiedzy, podstawowe założenia tej teorii zostały poważnie podważone. Istnieje zagrożenie, że datowanie radiowęglowe może się wkrótce znaleźć w sytuacji kryzysowej. Ciągłe używanie metody polegającej na podejściu posklejamy to jakoś na bieżąco pozwala na zanieczyszczanie, frakcjonowanie i dowolne kalibrowanie próbek. Nie powinno to zatem dziwić, że połowa danych jest odrzucana. Czy rozumiecie, o czym tu jest mowa? Na 1000 przypadków, gdzie stosowano metodę datowania radiowęglowego, połowa liczb jest odrzucana. Skąd wiadomo, że te dane są złe? I skąd wiadomo, że druga połowa danych jest prawidłowa? Jeśli połowa wyników badań jest odrzucana, komuś powinna się zapalić w głowie czerwona lampka. Chwileczkę. To jest głupota. Co my robimy? Tracimy tu tylko swój czas. A w artykule jest dalej napisane. Z pewnością zastanawiające jest to, że pozostała połowa danych została zaakceptowana. Bez względu na to, jak bardzo użyteczna metoda datowania radiowęglowego nie jest w stanie dostarczyć dokładnych i godnych zaufania wyników. Pojawiają się w niej duże niezgodności. Chronologia jest niejednolita i względna, a akceptowane daty są w rzeczywistości wyselekcjonowane. Ta cała najświętsza metoda jest niczym innym jak 13-wieczną alchemią. Zgadzam się z tym całkowicie. Artykuł jest z roku 1981. Mam tu wszystko w porządku chronologicznym. Jest coraz gorzej. Rok 1984. Żywy ślimak, zgodnie z datowaniem radiowęglowym, ma 27 tysięcy lat. Rok 1992. Znaleziono obok siebie dwa mamuty. Zastosowano metodę datowania radiowęglowego. Jeden ma 22 tysiące lat, a drugi 16 tysięcy. Która data jest prawdziwa? A może obydwie są nieprawidłowe? A może obydwie są właściwe? Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania. W roku 1996 Carl Swisher z Uniwersytetu Berkeley użył najbardziej zaawansowanej techniki, aby określić wiek skamielin ludzkich. Badał czaszki człowieka wyprostowanego, znalezione na jawie w latach 30. Badał występujący w nich osad. Gatunek ten był uważany za wymarły od ćwierć miliona lat. Chociaż Swisher używał dwóch różnych metod datowania, ciągle dokonywał tego samego zdumiewającego odkrycia. Kości miały najwyżej 53 tysiące lat, a prawdopodobnie nie więcej niż 27 tysięcy lat. Chciałbym w tym miejscu wskazać na dwie rzeczy. Swisher szuka odpowiedzi w postaci ćwierci miliona. Otrzymuje wynik od 27 do 53 tysięcy, co stanowi jedynie 1/5 z tego, czego oczekuje. Jest to wciąż w 96% błąd. Czy to liczba 27 tysięcy, czy 53 tysiące? Nie ma tu żadnej naukowej precyzji. Kiedy w gazecie opublikują artykuł i napiszą w nim, znaleźliśmy kość dinozaura lub kość mamuta i ma ona 17 221 lat, 6 miesięcy i 3 dni, możecie śmiało powiedzieć, no jasne, nie wiecie tego, te daty są wymyślone. W lutym 2005 roku profesor Rainer Proch von Zitten zrezygnował ze swojej profesury, ponieważ przez długie lata kłamał na temat datowania radiowęglowego. Jego oszustwa zostały ujawnione w lutym 2005 roku. Określił wiek szkieletu Bishop Spire na 21 300 lat, ale kiedy przeprowadzono dokładne badania w Oksfordzie, okazało się, że szkielet ma zaledwie 3300 lat. To 700% błędu. Profesor Proch powiedział, że znalazł szkielet najstarszego Niemca, jakikolwiek żył na terenie Niemiec. Datował go na 27 400 lat. Kiedy przebadano go w Oksfordzie, okazało się, że to był człowiek w podeszłym wieku, który umarł w 1750 roku. Szkielet miał jedynie 250 lat. Profesor Proch przez długie lata kłamał i w końcu jak niepyszny musiał zrezygnować z profesury. Cóż, dobrze zrobił. Jedna część mamuta datowana na 29 500 lat, a inna na 44 000. Jego poród musiał przebiegać bardzo powoli. Z pewnością to jest przyczyną tej rozbieżności. Podoba mi się artykuł Randa McNulliego. W ciągu ostatnich 2 lat uzyskano ostateczny wiek skamieniałości z wysokiego tarasu rzeki Solo koło Ngandong w Indonezji. Liczba jest bardzo interesująca. 300 000 lat plus minus 300 000 lat. Ależ dokładny wynik, prawda? Plus minus 300% błędu. W
profesjonalnym czasopiśmie zawierającym badania geologiczne na stronie 862, zostałem za to skrytykowany, ale mam tę gazetę gdzieś w bibliotece, nie mogłem jej tu znaleźć. Są różne artykuły dotyczące datowania radiowęglowego na Alasce. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Za pomocą metody datowania radiowęglowego określono wiek próbki SI-454. Pokazano to w tej tabelce. Powiedziano, że próbka ma 17 210 lat plus minus 500. Następnie zbadano próbkę SI-455 i powiedziano, ma 24 140 lat. 17 000 i 24 000. Możecie powiedzieć, ta metoda dobrze działa, aż do momentu, kiedy odkryjecie, że to jest taka sama próbka jak próbka numer 454. Jest to ta sama próbka zbadana ponownie. Czy to jest 17 tysięcy, czy 24 tysiące lat? Próbka numer 299 miała mniej niż 20 tysięcy lat. Ten znak oznacza mniej niż. Próbka L137X ma więcej niż 28 tysięcy lat. Powiecie, ta metoda dobrze działa. Ta próbka ma mniej niż 20 tysięcy lat, a tamta więcej niż 28 tysięcy, aż odkryjecie, że te dwie próbki są identyczne. Jak próbka może mieć mniej niż 20 tysięcy i więcej niż 28 tysięcy lat w tym samym momencie? Uczyłem algebry przez długie lata i nie sądzę, żeby coś takiego było możliwe. Nie wygląda to zbyt dobrze. Żyjące pingwiny zostały datowane na 8 tysięcy lat. Wiek materiału skalnego z warstw, gdzie zostały znalezione kości dinozaura, został określony na 34 tysiące lat. Pewnego razu uczestniczyłem w pewnej debacie i profesor, z którym rozmawiałem, zaczynał się denerwować. W końcu powiedział, jak pan może używać Reader's Digest jako źródła informacji? A ja na to, proszę pana, użyłem Reader's Digest jako źródła ilustracji kości dinozaura. To nie jest źródło faktów. Profesor dał się przekonać i kontynuowaliśmy debatę. Kości dinozaurów powinny mieć według naukowców 70 milionów lat. Rosyjscy naukowcy określili wiek kości dinozaura na mniej niż 30 tysięcy lat. Hugh Miller z Columbus, Ohio wziął 4 próbki kości dinozaurów i powiedział, czy możecie określić ich wiek za pomocą metody datowania radiowęglowego? Zgodzili się i pobrali opłatę w wysokości $600. Określili wiek kości za pomocą metody datowania radiowęglowego i powiedzieli, że próbki mają mniej niż 20 tysięcy lat. A Hugh Miller dodał, a tak przy okazji to są kości dinozaurów. A oni na to, o, w takim razie nie mają 20 tysięcy lat, musimy przeprowadzić badania jeszcze raz. Miller zapytał, dlaczego nie mogą mieć 20 tysięcy lat? A oni odpowiedzieli, cóż, wiemy, że dinozaury żyły 70 milionów lat temu, więc gdybyś nam powiedział o tym wcześniej, nie określilibyśmy ich wieku za pomocą tej metody. Mój przyjaciel, który umarł kilka lat temu, był archeologiem. Dużo kopał i pewnego dnia, kopiąc w głąb studni, znalazł warstwy spalonego drewna. Nadawało się ono do zbadania metodą datowania radiowęglowego, ponieważ zawierało w sobie węgiel. Włożył materiał do torebki i oznakował. Próbka A z takiej A takiej warstwy i podał, na jakiej głębokości ją znalazł. Kopał dalej, 3 lub 6 metrów w głąb i znalazł kolejną warstwę spalonego drewna. Chyba jakieś miasto zostało doszczętnie spalone. Oznakował ten materiał jako próbkę B. Oddał obydwie próbki do badania. Zapłacił $600, żeby określono wiek próbek metodą datowania radiowęglowego. Próbka A miała, nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba około 3000 lat, a próbka B 4000. Mój przyjaciel odczekał 6 miesięcy, zamienił etykietki i ponownie oddał materiał do badania do tego samego laboratorium. Teraz próbka B była w torebce oznakowanej jako próbka A i na odwrót. Otrzymał takie same wyniki jak poprzednio dla próbki A i B, tak jak gdyby materiał do badania nie został zamieniony. Datowanie radiowęglowe nie działa. Nigdy nie działało. Jest kilka rzeczy dotyczących datowania radiowęglowego, którym warto się przyjrzeć. Kiedy datujesz próbkę, której wiek znasz, metoda datowania radiowęglowego nie działa. Kiedy datujesz próbkę, której wieku nie znasz, zakłada się, że ta metoda działa. To nie jest żadna nauka. Gdy organizmy ulegają rozkładowi, wytwarzają hel. Ilość helu w atmosferze jest wystarczająca, aby uzasadnić, że Ziemia ma mniej niż 2 miliony lat. Z pewnością nie miliardy lat. Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji na ten temat, jest książka zatytułowana Mitologia współczesnych metod datowania, napisana przez ICR, Międzynarodowe Stowarzyszenie Kreacjonistów. Przeprowadzają wiele badań na ten temat. Prawdopodobnie są ekspertami w środowisku kreacjonistów. Ten człowiek powiedział, skały datują skamieliny, ale skamieliny datują skały z jeszcze większą dokładnością. Jest to absurdalne i opiera się na argumentacji błędnego koła. Wiadomo o tym od bardzo dawna. Omawiamy ten temat bardzo szczegółowo na DVD numer 4.
Rozmawiałem z Jamesem P. Dawsonem. Jest zaproszony do naszego programu radiowego dziś wieczorem. James był jednym z tych, którzy pracowali przy datowaniu kamieni księżycowych. Przywieziono kamienie księżycowe, oddano je do jego laboratorium i zapytano, ile lat mają te kamienie. Wzięli jeden z nich, egzemplarz numer 10017, podzielili go na 6 części i wielokrotnie badali, ile kamień ma lat. Uzyskiwali wyniki od 2,5 do 4,6 miliarda lat dla tego samego kamienia. Mamy tu do czynienia ze 100% błędem. Rozmawiałem z Jamesem P. Dawsonem w 1999 roku. Mieszka w Oklahomie, a tu jest jego numer telefonu. Był głównym inżynierem operacyjnym dla ESD i LSD, Centrum Nauki o Podziale Ziemi i Księżyca, w Centrum Załogowych Statków Kosmicznych w NASA w Houston. Pracował nad próbkami księżycowymi oraz nad skałą pierwotną. Powiedział mi, że ta sama skała była datowana od 10 tysięcy do kilku miliardów lat. Adres jego strony internetowej to jpdawson.com. W jaki sposób ten sam kamień może mieć jednocześnie 10 tysięcy i kilka miliardów lat? Coś jest nie tak. W książce pod tytułem Kości Niezgody jest na końcu wspaniały rozdział Zabawa w datowanie, który pokazuje, w jaki sposób daty są zmieniane zależnie od potrzeby. Jeśli coś nie pasuje do teorii, badajmy to tak długo, aż dopasujemy do niej wynik. Widzicie, teoria jest ważna, fakty nie. Teoria ewolucji, jak już wspominałem wiele razy, jest starannie chronioną religią państwową. Jest dokładnie czymś takim. A co z datowaniem potasowo-argonowym? Liczby są większe, ale problemy i założenia dokładnie takie same. Można udowodnić, że ta metoda nie działa. Potas rozpada się bardzo powoli. Ta tabela pokazuje różne pierwiastki i ich okresy połowicznego rozpadu. Okres połowicznego rozpadu węgla to 5700 lat, ale żeby zniknęła połowa potasu, potrzeba 1,3 miliarda lat. Jego rozpad następuje bardzo powoli. A tak przy okazji, chciałbym wskazać na to, Wasza Wysokość, że wszystkie metody datowania są oparte na rozpadzie pierwiastka. Uran rozpada się na ołów, potas na argon. Wszystkie pierwiastki przemieszczają się w dół układu okresowego, nie w górę. Wszystkie przesuwają się w dół, pamiętajcie o tym. 80% potasu w niewielkiej próbce żelaznego meteorytu może zostać usunięte za pomocą wody destylowanej w ciągu 4,5 godziny. Cóż, skoro można usunąć 80% potasu w ciągu 4,5 godziny, jak można ufać jakimkolwiek datom uzyskanym dzięki metodzie datowania potasowo-argonowego? W Canadian Journal of Earth Science napisano, w tradycyjnej interpretacji wieku potasowo-argonowego powszechnym jest odrzucanie liczb, które są znacznie za wysokie lub za niskie w porównaniu z resztą grupy lub innymi dostępnymi danymi, takimi jak geologiczna skala czasu. To jest właśnie to. Jeśli badasz próbkę, a wynik jest za wysoki lub za niski i nie pasuje do kolumny geologicznej, jest on natychmiast odrzucany. Dlaczego więc tracisz czas i pieniądze na badania? Przecież już wcześniej wiesz, ile chcesz, aby próbka miała lat. Przypisałeś jej już jakąś liczbę. Wybrałeś sobie tę liczbę. To jest niedorzeczne. Tuf wulkaniczny KBS jest warstwą popiołu lub lawy. Generalnie jest to nagromadzony popiół, który zamienił się w skałę. Kay Brenzenmeier datowała te próbki, używając metody datowania potasowo-argonowego. Istnieje taka teoria, że przy erupcji wulkanu skały wydobywające się z niego są tak bardzo gorące, że wszelkie gazy znajdujące się wewnątrz nich powinny się ulotnić. Potas wolno zamienia się w argon, a argon jest gazem, używany jest w spawalnictwie. Ze względu na to, że potas zamienia się w argon, w czasie gdy skała się roztapia i wulkan wyrzucają w powietrze, wszystkie gazy ulatniają się. Teoria mówi, jeśli chodzi o tę nową warstwę, zegar zostaje wyzerowany. Warstwa ma teraz 0 lat. Chociaż kiedy była w Ziemi, która ma, jak wiecie, 4 miliardy lat, cały argon, który się w niej nagromadził przez 4 miliardy lat, zniknął, ponieważ skała się roztopiła. Cały gaz ulotnił się, więc możemy zastosować metodę datowania argonowego lawy, popiołu lub jakiegokolwiek innego materiału wulkanicznego. Dokonano datowania warstwy popiołu, a badania nazwano imieniem Kay Brenzenmeier, ponieważ ona przeprowadzała na ten temat badania. Powiedzieli, że warstwa ma od 212 do 230 milionów lat. Wszyscy naukowcy zgodzili się z tym, że ta warstwa popiołu ma około 200 milionów lat. Aż do momentu, gdy w roku 1972 pojawił się Richard Leakey. Kopał wokół tufu KBS i znalazł zupełnie normalną ludzką czaszkę.
Wszyscy wpadli w panikę i powiedzieli, w jaki sposób normalna ludzka czaszka może się znaleźć pod liczącą 200 milionów lat warstwą, skoro człowiek wyewoluował dopiero około 3 milionów lat temu. To jest niemożliwe. Zaczęli więc szukać odpowiedzi. Może ktoś kopał w tym miejscu i pochował do tego człowieka. A może to było trzęsienie ziemi, a może tu przebiegała linia uskoku. Nie. Jedynym wnioskiem, do jakiego doszli, było to, że normalna ludzka czaszka znalazła się pod liczącą 200 milionów lat skałą. A jaki jest wasz wniosek? Pewna grupa przeanalizowała to i rzekła, cóż, to dowodzi temu, że ufolutki przybyły tu 200 milionów lat temu. A czy wzięliście pod uwagę fakt, że ta skała może nie mieć 200 milionów lat? Po tym, jak odkryto, że nie mają do czynienia z jakimś naruszeniem, pogrzebem lub czymś w tym rodzaju i zorientowano się, że szczątki tej osoby zostały po prostu przysypane warstwą skały, pobrano kolejnych 10 próbek tufu KBS i dokonano ich datowania. Pamiętajcie o tym, że próbki były już datowane wielokrotnie i wszyscy zgodzili się, że mają 212 milionów lat. Ale teraz biorą kolejne 10 próbek, badają je i twierdzą, o nie, one mają tylko od 0,5 do 2,6 miliona lat. Cóż, ten wynik jest dość odległy od 212 milionów lat. Odrzucili tamtą liczbę, ale wciąż mają do czynienia z 500-procentowym błędem, bo powiedzieli od 0,5 do 2,6. To nie jest żadna precyzyjna nauka. W 1770 roku uczono, że Ziemia ma 70 tysięcy lat. W 1905 roku powiedziano, że ma 2 miliardy. Do 1969 roku, kiedy byłem dzieckiem, a człowiek po raz pierwszy poleciał na Księżyc i przywiózł kamienie księżycowe, mówiono, oj, te kamienie mają 3,5 miliarda lat. To była oficjalna liczba, 3,5 miliarda lat. A tak przy okazji określili wiek kamieni księżycowych za pomocą metody datowania potasowo-argonowego. Mam tu artykuł na ten temat. Obecnie uczy się studentów, że Ziemia ma 4,6 miliarda lat. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Ziemia się starzeje w tempie 21 milionów lat na rok? To jest 40 lat na minutę. Przy datowaniu radiowęglowym i potasowo-argonowym zawsze się uzyskuje niestworzone liczby. Wyniki, które nie pasują do teorii, są natychmiast odrzucane. Publikuje się tylko te właściwe wyniki. Skoro tak jest, po co tracić czas kogokolwiek? To przecież nie jest żadna nauka. Pierwotny skład skał nie może być poznany. Nie można mieć pewności, że nie mamy do czynienia z zanieczyszczeniem. Nie wiemy, czy tempo rozpadu było zawsze takie samo. Nie możemy się tego w żaden sposób dowiedzieć. Dam wam kilka przykładów obrazujących problemy z datowaniem potasowo-argonowym. Bazalt z wulkanu Etna na Sycylii. A tak przy okazji, to byłem na tym wulkanie, kiedy przyjechałem na Sycylię. Wiadomo, że w 122 roku przed naszą erą nastąpiła erupcja tego wulkanu. Istnieją zapiski na ten temat. Kiedy zbadali bazalt metodą datowania potasowo-argonowego, powiedzieli, że ma on 250 tysięcy lat. Przepraszam, powinien mieć 2000. Potem przetestowano lawę z hawajskiego wulkanu. Jego erupcja miała miejsce w 1801 roku. Ludzie patrzyli na to i mówili, to jest lawa, która zalała naszą wioskę. Określili wiek bazaltu na 1,6 miliona lat. To było w roku 1968. Zobaczmy, czy może być jeszcze lepiej. Wiek bazaltu z wulkanu na Hawajach, którego erupcja nastąpiła w 1959 roku, po zbadaniu określono na 8,5 miliona lat. Wiek bazaltu z wulkanu Etna, którego erupcja miała miejsce w 1964 roku, określono na 700 tysięcy lat. Bazalt z erupcji w 1972 roku datowano na 350 tysięcy lat. Wydaje mi się, że kiedy byłem na Sycylii w 2002 roku, wtedy też miała miejsce erupcja wulkanu. Zbadano lawę z Góry Świętej Heleny. Moja siostra mieszka około 100 km od tego miejsca. Zbadano świeżą lawę wydobywającą się z wulkanu. Zebrali próbkę i zastanawiali się, ile ma lat. Zbadali ją na 5 różnych sposobów i uzyskali 5 różnych liczb, począwszy od 350 tysięcy do 2,8 miliona. Zwróćcie uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, wszystkie 5 liczb jest różnych. Po drugie, wszystkie są błędne. Te metody nie działają. Jeszcze raz, kiedy badasz próbkę, której wiek znasz, metoda powinna działać. Kiedy badasz próbkę, której wieku nie znasz, my doskonale wiemy, że to nie działa, bez względu na to, czy znasz, czy nie wiek próbki. Oni mówią, że ta metoda działa. Nie, ona nie działa.
Jestem zmęczony tym, że wykorzystuje się nasze podatki, aby coś takiego nazwać nauką. To nie jest nauka, to jest czysta wyobraźnia. O wiele więcej na ten temat znajdziecie w książce pod tytułem Pożeracz teorii ewolucji, albo w książce Radioizotopy i wiek Ziemi. Jest też dużo dobrych informacji w książce Walta Browna pod tytułem Na początku. Walt jest doktorem fizyki, profesorem na Akademii Lotniczej w Colorado. Umieścił w swojej książce wiele interesujących rzeczy. Różnimy się opiniami w kilku drobnych sprawach. Ja prawdopodobnie mam inne zdanie odnośnie kilku tematów niż wszyscy pozostali. I oczywiście ja jedynie mam rację, ale jakoś spróbujemy ich nawrócić. Po 5-minutowej przerwie zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, czy gdzieś znaleziono świeże kości dinozaurów. Kolejne często zadawane mi pytanie brzmi, skoro dinozaury utonęły w czasie powodzi, czy znaleziono gdzieś świeże kości dinozaurów? A jeśli wszystkie są skamielinami, to przecież taki proces trwa miliony lat, prawda? Po pierwsze, nie trzeba milionów lat, żeby coś stało się skamieliną. Omawiamy to szerzej na DVD numer 6. Tak, znaleziono kilka świeżych kości dinozaurów. Jest na ten temat wspaniała książka zatytułowana Wspaniała przygoda z dinozaurami na Alasce. Mówi ona o kilku osobach, które pojechały na północną Alaskę i w brzegach rzeki Colville na północnych zboczach Alaski znaleźli zamarznięte kości dinozaura. Rozmawiałem z Les Zerbem, moim przyjacielem, który od lat jest misjonarzem na Alasce. Byłem tam z nim kilka miesięcy temu. Powiedział mi, że był tam. Mógłby polecieć swoim samolotem dokładnie na to miejsce, gdzie znaleziono świeże kości dinozaura, wylądować i wykopać kilka z nich, gdyby tylko chciał. Tak, te kości zostały naprawdę znalezione. W czasopiśmie Science w grudniu 1993 roku poinformowano o znalezieniu doskonale zachowanych kości młodego dinozaura dziobaka w Montanie. Badając kości pod mikroskopem, stwierdzono, że ich struktura jest w tak dobrym stanie, że cechy jego komórek można porównywać z komórkami kości kurczaka. Każdy, kto mówi, że dinozaury wymarły miliony lat temu, nie zbadał prawdziwych dowodów. W 1961 roku w północno-zachodniej Alasce geolog znalazł w korycie rzeki kości dinozaura, które nie były skamieniałe. To prawdopodobnie to samo koryto rzeki, w którym był Les Zerbe. Chciał mnie tam zabrać, kiedy byłem ostatnio na Alasce, ale warunki pogodowe na to nie pozwalały. Chcieliśmy tam polecieć, żeby móc to zobaczyć. Polecę tam następnym razem, kiedy będę na Alasce. W Prudhoe Bay na Alasce, na północnym zboczu przy Barrow, znaleziono zamarznięte kości dinozaura, które były tak jasnego koloru niczym drewno balsa i wyglądały tak świeżo, jak gdyby zostały zakopane wczoraj. Ich struktura była porowata i nie były skamieniałe. W 1987 roku młody Eskimos na wyspie Bylot w północnej Kanadzie znalazł szczękę dolną dinozaura dziobaka. Była świeża. Mam przyjaciela, nazywa się Joe Taylor. Pochodzi z Crossbiter w Teksasie. Ma stronę internetową mtblanco.com. Wykopał kości dinozaura, które nie są skamieniałe. Wykopywał dinozaury na całym świecie. W lecie 2005 roku znaleziono tkankę wewnątrz kości kończyny dolnej tyranozaura. Była wciąż miękka. A teraz naukowcy tacy jak John Horner z Montany próbują dociec, w jaki sposób tkanka mogła pozostać miękka przez 70 milionów lat. I nawet nie przemknie mu przez głowę myśl, że istnieje prawdopodobieństwo, że dinozaury nie mają 70 milionów lat. On jest zadeklarowanym wyznawcą swojej teorii i przyznanie, że kości mają może 6 tysięcy, a może 4400 lat, byłoby dla niego prawdziwym przekleństwem. Nigdy nie wezmą czegoś takiego pod uwagę. Prawdopodobnie otrzymają dotacje od państwa, żeby mogli dociec tego, dlaczego tkanka pozostała miękka przez 70 milionów lat. Zadają kompletnie niewłaściwe pytanie. Pytanie brzmi, kiedy powstała, a nie w jaki sposób powstała. Mam tu zdjęcia z czasopisma, które pokazują skamieniałego dinozaura, który wciąż miał wewnątrz siebie skamieniałe serce i tkankę miękką. Na Alasce często znajdują dinozaury. Tam jest zimno. Gady nie przepadają za zimnym klimatem. Co robią dinozaury na Alasce? Zostało znalezionych kilka z nich i prawdą jest, że niektóre nie były skamieniałe. Możecie sobie sami poszukać na ten temat więcej informacji. Omówimy to bardziej szczegółowo na naszych zajęciach. Skoro zakładamy, że potop miał naprawdę miejsce, czemu pada następujące pytanie, gdzie są ludzie, czemu nie znajdujemy więcej kości ludzkich? Powinno być mnóstwo pogrzebanych kości ludzkich, dlatego że przecież znajdujemy wiele małż oraz innych zwierząt.
Jest to prawdą, że spośród wszystkich skamielin, Jonathan, nie wiem czy pamiętasz procent, ale to jest około 90%, skamielin to organizmy morskie. Słyszeliście o tym? Ja słyszałem, że jest to 90-98% zwierząt, które żyły w wodzie. Znaleziono niewiele skamielin z ssaków i człowieka. Marvin Lubenow jest autorem książki pod tytułem Kości Niezgody. Jest to najlepsza książka, jaką znam, dotycząca tego tematu. Lubenow jest kreacjonistą i poświęcił około 25 lat na badanie szczątków ludzkich. Mówi, że znaleziono około 4000 szczątków ludzkich. To bardzo niewielka ilość w porównaniu z miliardami małż i ryb. Dlaczego tylko 4000? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zastanowić się nad kilkoma rzeczami, a tak przy okazji wszystkie te kości są w 100% ludzkie. Neandertalczycy mieli grubsze kości niż my, dlatego są w lepszym stanie. Mówią, że przeciętny neandertalczyk mógł podnieść piłkarza i przerzucić go bez trudu przez bramkę. Byli w bardzo dobrej formie. Ich struktura mięśni musiała być niezwykła. Kiedy Bóg stworzył świat 6000 lat temu, było tylko dwoje ludzi. Ziemia była pełna roślin i zwierząt. 4400 lat temu Ziemia wciąż była pełna roślin i zwierząt, ale wciąż było niewiele istot ludzkich. Nie mam pojęcia, jaka była populacja w czasie potopu. Zgaduję, że było to prawdopodobnie około miliarda ludzi. Jeśli żyli po 900 lat i mieli 70-80 dzieci w każdej rodzinie, to by bardzo szybko zwiększyło populację. Załóżmy jednak, że to był miliard. Dlaczego znajdują tak niewiele skamielin ludzkich? Zgodnie z pierwszą księgą mojżeszową, celem potopu było zniszczenie człowieka z powierzchni ziemi. Dlatego właśnie Bóg zesłał potop. Biblia mówi, a byli olbrzymi na ziemi w one dni. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Nie jestem pewien, co to dokładnie znaczy, ale podejrzewam, że to może znaczyć, że ludzie przed potopem byli więksi. Na DVD numer 2 mówimy o kilku gigantycznych szkieletach, które zostały znalezione. Ludzie o wzroście 2,5, 3 oraz 3,5 metra. Nie wiem, czy wszyscy byli wtedy tak wysocy, ale wygląda na to, że przynajmniej niektórzy z nich tak. Istnieje kilka teorii na temat tego, dlaczego znaleziono tak niewiele ludzkich kości. Po pierwsze, było wtedy mniej ludzi. Nie było wielu ludzi, więc nie znajdziemy wielu kości. Znajdziemy więcej zwierząt, ryb i roślin. Po drugie, ludzie są bardziej bystrzy niż zwierzęta, przynajmniej niektórzy ludzie. Będą bronić się przed utonięciem do ostatniej możliwej chwili. Zwierzęta będą zaskoczone, zostaną zalane wodą i pogrzebane, podczas gdy ludzie będą szukali drogi ucieczki. Poza tym unicestwienie wszystkich zajęło prawdopodobnie około 6 miesięcy. To znaczy, potop ogarnął cały świat, ale to nie znaczy, że wody zalały cały świat w jednej chwili. Padało przez 40 dni i nocy. Kształty kontynentów, które dziś widzimy, są z pewnością rezultatem czystego przypadku uzależnionego od poziomu wody. W czasie potopu wszystko wyginało się w dół i w górę. Omawiamy to na DVD numer 6. Wtedy Ziemia miała zupełnie inne ukształtowanie, dzisiaj nierozpoznawalne. Kiedy skorupa ziemska wyginała się w górę i w dół, woda zaczęła wypływać z komór podziemnych, które się otworzyły. Deszcz padał przez 40 dni, ale woda podnosiła się przez 150 dni. Jeśli wyjdziemy z założenia, że podczas potopu były na ziemi wzniesienia, potop mógł trwać nawet do 6 miesięcy. Wzniesienia stawały się coraz mniejsze, ludzie na nie uciekali. Były też przypływy wywoływane przez księżyc. Księżyc nie dba o to, czy na Ziemi jest potop, czy nie, tylko podwyższa poziom wody. Przypływ podwyższa poziom wody, która zalewa jakiś teren, a potem woda opada, a ludzie i zwierzęta biegną na tę nowo odsłoniętą wyspę. Tu jest jakieś wzniesienie, biegnijmy tam. Na warstwie mułu znajdujemy odciski stóp, które następnie pokrywa kolejny przypływ. Przypływy zmieniają się co 6 godzin. Przypływ zamienia się w odpływ średnio co 6 godzin i 25 minut. Kiedy warstwy błota pełne odcisków stóp smażą się przez kilka godzin na słońcu, jest to wystarczający czas na to, żeby się utrwaliły. Następnie są przykrywane kolejną warstwą mułu z kolejnego przypływu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas pierwszych miesięcy potopu mieliśmy do czynienia z tysiącami warstw, które osadzały się z różnych powodów. Mówimy o tym na DVD numer 6. W każdej z tych warstw mogą być odciski stóp.
Wczoraj do naszego programu radiowego zadzwonił pewien człowiek ze Szwecji, który dzwoni raz na jakiś czas. Jest ewolucjonistą. Powiedział, znajdujemy warstwy skał, a między nimi odciski stóp. To dowodzi temu, że każda warstwa była wystawiona na działanie promieni słonecznych przez tysiące lat. Nie, to dowodzi temu, że była wystawiona na działanie promieni słonecznych może przez 30 minut. To nie dowodzi temu, że była wystawiona na słońce przez tysiące lat. Tak, możliwe jest uzyskanie odcisków stóp w tak krótkim czasie, zwłaszcza kiedy prawie wszystkie odciski biegną w tym samym kierunku. Co to oznacza? Oni próbowali przez czymś uciec. Wszyscy biegli w tym samym kierunku, prawdopodobnie chcąc uciec przed wodami potopu. W Psalmie 104 jest napisane, podniosły się góry, opadły doliny. Podczas potopu skorupa ziemska rozpadła się na płyty tektoniczne. A one były wtedy o wiele bardziej elastyczne i ruchome niż dzisiaj. Dziś są jakby zablokowane w jednej pozycji, ponieważ nie ma już wody, która była pod nimi i ułatwiała ich przemieszczanie się. Zwierzęta i ludzie biegli na wzniesienie, ale po paru dniach już mogło tego wzniesienia nie być. Kiedy płyty tektoniczne się wyginały, wzniesienie pojawiało się w innym miejscu. Druga przyczyna. Ludzie są bardziej bystrzy i będą bronić się przed utonięciem. Jeśli woda zastanie ich na szczycie wzniesienia, zgniją, nie staną się skamieliną. Jak wiele bizonów zostało zabitych na zachodzie w ciągu ostatnich 200 lat? Miliony. Żaden z nich nie skamieniał. Rzeczy stają się skamieliną tylko wówczas, kiedy są pogrzebane. Wielu ludzi, którzy mogli zginąć przy końcu potopu albo w środku potopu, w ogóle nie skamieniało. Po trzecie, jeśli ludzie byli wtedy więksi, mogą nie zostać rozpoznani jako ludzie. Jeśli znajdziecie kość udową, która ma 1,5 metra, nie rozpoznacie, że należała do człowieka. Powiecie, ona musiała należeć do dinozaura albo niedźwiedzia jaskiniowego. To są właśnie przyczyny, dla których znajdujemy tak niewiele ludzkich skamielin. Po czwarte, nie wiem, kto dokonuje obliczeń. Kiedy mówią, że znaleziono 4000 kości, kto to wszystko liczy? Marvin Lubenow mówi, że tylko taką liczbę mógł znaleźć w opublikowanym rejestrze. Ale ile znaleziono kości ludzkich skamieniałych w pewnych warstwach skalnych, niepasujących do współczesnego ustalonego paradygmatu naukowego? Naukowcy mówią, lepiej tego nie dokumentujmy, ponieważ nie wolno ci znaleźć ludzi razem z dinozaurami, bo w przeciwnym razie stracisz pracę. Nie możesz postępować wbrew teorii ewolucji, to jest starannie chroniona religia państwowa. Chciałbym zwrócić uwagę, że kości człowieka i kurczaka nigdy w żadnym miejscu na świecie nie zostały znalezione razem w tej samej warstwie skalnej. To dowodzi tego, że człowiek i kurczak nie żyli w tym samym czasie. To nie jest poprawna logika. Nie musimy znaleźć ich kości razem, żeby udowodnić, że razem żyli. Nie musimy znaleźć odcisków stóp obok siebie, żeby cokolwiek udowodnić. Odciski stóp kurczaka i człowieka nigdy nie zostały znalezione razem. Od 65 milionów lat, zgodnie z kolumną geologiczną, nie odnaleziono żadnej skamieliny Latimerii. Naukowcy mają swoją kolumnę geologiczną i mówią, Latimerie żyły 65 milionów lat temu. Skąd wiecie? Cóż, to jest ostatnia skamielina Latimerii, jaką znaleźliśmy. A potem znajdują żywe okazy Latimerii. Czego to dowodzi? Czy od 65 milionów lat, zgodnie z ich myśleniem, nie żyły żadne Latimerie, czy też żadne z nich nie uległy skamienieniu? Oczywiście oni powiedzieliby, że żadna z nich nie uległa skamienieniu. Mogło się też zdarzyć tak, że niezbyt wielu ludzi, którzy zostali pogrzebani, uległo skamienieniu. Albo też nie zostali pogrzebani wystarczająco głęboko, albo ich jeszcze nie odnaleziono. Mogą być tego różne powody. Brałem udział w debacie z byłym kaznodzieją, który pewnego razu stał się ateistą. Debata dotyczyła Arki Noego. Jednym z jego argumentów było to, że Noe nie mógł zbudować Arki, tak jak mówi Biblia, ponieważ jest napisane, że Noe pokrył Arkę smołą. Powiedział, Howind, czy nie wiesz, że smoła pochodzi z oleju, a olej zgodnie z twoją teorią jest produktem popowodziowym? Wody potopu zalały ziemię. Zwierzęta zostały pogrzebane, ściśnięte niczym marmolada i zamieniły się w olej. Skoro pojawienie się oleju jest rezultatem potopu, skąd Noe wziął smołę do pokrycia arki? Mamy tu do czynienia z nieporozumieniem. Księga Rodzaju, rozdział 6 mówi, i powlecz ją, czyli arkę, wewnątrz i zewnątrz smołą. Sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą. Mojżesz został włożony do koszyka pokrytego smołą. Czym jest ta smoła? Biblia mówi w Księdze Izajasza, rozdziale 34. To też potoki Edomu zamienią się w smołę, a jego glina w siarkę, a jego ziemia stanie się smołą gorejącą. Ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie. Jego dym wznosić się będzie zawsze.
Smołę, zgodnie z wydanym w 1828 roku słownikiem Webstera, który znajduje się tutaj w bibliotece, wyrabia się z soków drzewa. Istniały kiedyś ogromne fabryki, które brały sosny, wypalały je, wydobywały z nich soki i wyrabiały smołę dla impregnowania statków. Było to coś w rodzaju dzisiejszego lakieru lub oleju lnianego. Jest wiele rodzajów oleju i przy wyrabianiu różnych przedmiotów nie trzeba polegać na czymś, co pojawiło się po potopie. Smoła, zgodnie ze słownikiem, jest żywicą z sosny lub drzewa terpenowego. W latach 1700-1800 na terenie całych Stanów Zjednoczonych były potężne fabryki, które produkowały duże beczki smoły i sprzedawały je na statki. To było powszechne zjawisko. Statki zabierały ze sobą kilka beczek smoły. Jeśli nastąpił jakiś przeciek, smołowali go. Wynika z tego, że smoła nie musiała pochodzić z osadów popotopowych. Trzymam coś w dłoni. Czy możecie skierować na to kamerę? To jest kawałek łupka. Ma prawdopodobnie 60 bardzo cienkich warstw. Można zobaczyć miejsce po sączącym się z boku oleju. Na samej powierzchni jest ryba. Prawdą jest, że zwierzęta pod wpływem ciśnienia zamieniają się w olej, w tłuszcz. Ryba została ściśnięta pomiędzy warstwami i można w tym miejscu dostrzec jej faktyczny odcisk. Nie ma żadnych wątpliwości, że przynajmniej część oleju w ziemi pochodzi z żywych organizmów, ryb, ludzi, czegokolwiek, co było poddane ciśnieniu. Ale to nie oznacza, że Noe musiał mieć ten sam rodzaj oleju do zaimpregnowania arki. Ten łupek znajduje się w naszym muzeum, gdzie gromadzimy dowody na to, że Ziemia została stworzona. Jeśli chcecie, możecie przyjechać do Dinosaur Adventure Land i mu się przyjrzeć. Kolejne pytanie, które ludzie często mi zadają, brzmi: czy współczesny człowiek jest mądry, a starożytny był głupi? Czy starożytny człowiek był głupi, czy też był bardzo mądry? Jest na ten temat dobra książka Donalda E. Chittika zatytułowana Zagadka starożytnego człowieka. Wspaniała pozycja. Myślę, że było im trudno nadążyć z jej drukiem.